Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na pierwszym Forum Bezpieczeństwa i Finansów organizowanym przez Krajową Administrację Skarbową, Izbę Administracji Skarbowej w Rzeszowie oraz Instytut Ekonomii i Zarządzania Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. Przechodząc do realizacji naszego programu, który Państwo widzicie tutaj na ekranie, chciałem oddać głos pani dyrektor Instytutu Ekonomii i Zarządzania, pani dr Tatianie Korzak-Siara. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Panie rektorze, panie dyrektorze, wielce szanowni państwo, w dniu dzisiejszym inaugurujemy pierwsze forum bezpieczeństwa i finansów w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej imieniem księdza Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współorganizujemy go razem. Instytut Ekonomii i Zarządzania oraz Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie. Jest to pierwsze takie połączenie i spotkanie o takiej otwartej formule, ale historia współpracy obu naszych instytucji jest o kilka lat dłuższa. W ramach zawartego porozumienia z Izbą Administracji Skarbowej w Rzeszowie, tak tylko dla przypomnienia, nasi studenci kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne oraz Finanse i Rachunkowość przygotowywali prace zamawiane dotyczące alokacji dochodów budżetu państwa na przykładzie wybranych powiatów województwa podkarpackiego, a także zajmowali się rolą granicy wschodniej w systemie bezpieczeństwa. Aktualna sytuacja na naszej wschodniej granicy i poza nią, ostatnie doświadczenia pandemii, dla wielu zarządzających bezpieczeństwem na poziomie czy to strategicznym, czy też operacyjnym, to niemal ciągłe działanie w trybie kryzysowym. Stąd pierwszy panel, zewnętrzna granica Unii Europejskiej, aktualne wyzwania dla bezpieczeństwa, podczas którego nasi goście, specjaliści podejmą polemikę na trudne tematy związane z naszym bezpieczeństwem po wybuchu wojny na Ukrainie i działaniami w kierunku zwalczania przestępczości transgranicznej. Drugi panel dotyczy bezpieczeństwa finansowego i odpowiedzi na pytanie, gdzie trafiają nasze podatki? Jaka jest aktywność samorządów terytorialnych w zakresie ich alokacji? Pierwsze Forum Bezpieczeństwa i Finansów jest wyjątkową okazją do dyskusji z przedstawicielami samorządów, urzędów pracy, przedstawicielami służb mundurowych, specjalistami, którzy podzielą się swoim doświadczeniem, a także odpowiedzą na nurtujące nas pytania w tym zakresie. Mamy nadzieję, że ta zaproponowana formuła będzie nie tylko doskonałym źródłem wiedzy, ale też znakomitą okazją do wymiany doświadczeń, poglądów, ożywionej dyskusji z naszymi ekspertami, a przede wszystkim dla studentów i uczniów szkół średnich przyczynkiem do podnoszenia świadomości w zakresie objętym kompetencjami Krajowej Administracji Skarbowej. Na samym początku chciałabym bardzo gorąco podziękować za przybycie i powitać w naszym gronie wielu wspaniałych gości. Witam serdecznie pana prorektora Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, profesora uczelni, doktora habilitowanego Ryszarda Pukałę, gospodarza tego miejsca, w którym się znajdujemy. Witam serdecznie dyrekcję Instytutu Ekonomii i Zarządzania, panią wicedyrektor dr Jolantę Wojtowicz-Żygadło oraz panią dr inżynier Elżbietę Wolanin-Jarosz. Z należytą estymą witam współorganizatora dzisiejszego forum, dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie, pana Jacka Cichego. Powitam, chociaż dotarły do mnie informacje, że jest w drodze dyrektor generalny Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie,
pan Marcin Zaborniak, który jest dzisiejszym prelegentem i dotrze do nas około godziny 11. Również dotrze do nas pani wicemarszałek województwa podkarpackiego, pani Anna Huk, która również będzie dzisiejszym prelegentem. Obowiązki obu państwu nie pozwoliły na to, żeby od początku wziąć udział w naszym przedsięwzięciu. Bardzo gorąco i serdecznie witam naczelnika Urzędu Skarbowego w Jarosławiu, pana Arkadiusza Dzikiego. Witam również, bo jest z nami na sali pani dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu, pani Ewelina Olejarz. Pani dyrektor zawsze wspiera nasze przedsięwzięcia takim merytorycznym głosem podczas różnych wystąpień. Jest z nami również i dzisiaj serdecznie dziękujemy. Dotrze do nas w godzinach późniejszych pan wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, pan Maciej Karasiński, bo chyba nie widzę w tej chwili, jeszcze go nie ma, ale dotrze. I jak również dotrze do nas pan profesor doktor habilitowany Marek Cierpiał-Wolan, dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie. Organizatorów cieszy fakt, że swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele służb mundurowych, którzy bez zwłoki odpowiedzieli na nasze zaproszenie. Serdecznie za to dziękuję. Jest mi niezwykle miło powitać pana majora Straży Granicznej, pana Piotra Gawła, zastępcę naczelnika Wydziału Granicznego Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu. Witam pana majora Straży Granicznej, pana Marcina Ryznara, pełniącego obowiązki naczelnika Wydziału do Spraw Cudzoziemców Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu. Miał być również naczelnik Wydziału Realizacji Informatyki Śledczej przepraszam, jest z nami. Dziękuję bardzo, moje przeoczenie. Dziękuję bardzo za przybycie, bo przybył pierwszy już dużo, dużo wcześniej. Młodszy inspektor pan Zbigniew Fedec, naczelnik Wydziału Realizacji Informatyki Śledczej Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu. Proszę o zabranie głosu profesora, prorektora do spraw studenckich, profesora uczelni, doktora habilitowanego inżyniera Ryszarda Pukałę. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie na pierwszym forum bezpieczeństwa i finansów. W imieniu Jego Magnificencji rektora, profesora Krzysztofa Rejmana, w imieniu własnym, bardzo się cieszę, że tego typu przedsięwzięcie jest organizowane w murach naszej uczelni. Żyjemy obecnie w dość trudnych okresie. Najpierw pandemia COVID-19, załamanie się łańcuchów dostaw, problemy zaopatrzeniowe, później wojna na Ukrainie, problemy surowcowe, generalnie problemy na rynkach finansowych i problemy migracyjne. To tylko nieliczne z tych zagadnień, które w chwili obecnej dominują, jeśli chodzi o całą Europę, a wręcz świat. Dlatego też problematyka, która będzie poruszana na tym forum, niewątpliwie wpisuje się w te wszystkie zagadnienia i na pewno ma na celu przybliżenie tych kwestii, które nurtują nas na co dzień, jeśli chodzi o zagadnienia bezpieczeństwa, zagadnienia finansowe, zagadnienia przepływów finansowych. Mając na uwadze współorganizatorów, mając na uwadze zaproszonych gości, na pewno ta problematyka zostanie bardzo szeroko omówiona, z korzyścią oczywiście dla wszystkich, dla młodzieży, dla studentów, dla wykładowców, dydaktyków, ale też dla specjalistów, którzy podczas tego forum będą mieli okazję podzielić się swoimi doświadczeniami i wymienić własne spostrzeżenia i własne uwagi. Korzystając z okazji, chciałem bardzo serdecznie podziękować pani dyrektor Korzak-Siarze, dyrekcji Instytutu, współorganizatorom tego forum za tak wspaniałą inicjatywę,
która niewątpliwie wpisze się w harmonogram tego typu przedsięwzięć na naszej uczelni. Jest to pierwsze forum i mam nadzieję, że to forum nabierze cyklicznego charakteru i na kolejnych będą tak samo znamienici goście jak dzisiaj. Także jeszcze raz w imieniu władz uczelni, wszystkich Państwa witam na dzisiejszym forum i uważam to forum za otwarte. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękuję panie rektorze i oddaję teraz głos panu dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej, panu Jackowi Cichy. Dziękuję panie kierowniku. Proszę państwa, jestem tutaj bardzo ukontentowany, my jako Izba i przedstawiciele Izby Administracji Skarbowej, że jesteśmy zaproszeni do współorganizacji, jak i uczestnictwa w tym pierwszym forum finansów i bezpieczeństwa. W tak szacownych murach uczelni imienia znanych z tutaj księdza Bronisława Markiewicza, tu pochodzącego z nieodległego Pruchnika, który stworzył w miejscu piastowym właśnie dla młodzieży szkołę. Ta szkoła do dzisiaj trwa i dzisiaj się rozwija. Proszę państwa, mówca rzymski żyjący na przełomie I-II wieku, Cyceron, jest autorem słynnej paremii, która jest niemalże w różnych okresach nowelizowana. Brzmi ona następująco. Vectigalia sunt nervi rei publice. Co oznacza, że podatki na początku, to ta interpretacja, ta wykładnia brzmiała, są źródłem dochodów państwa. Teraz już w czasach nowożytnych mówi się, tłumaczy się, podatki są sprężyną rozwoju państwa, proszę państwa. Więc dlaczego tak istotne są podatki dla rozwoju, nie tylko dla zabezpieczenia dochodów budżetowych, budżetów samorządowych, budżetu centralnego, ale również jako element istotny w rozwoju, szczególnie w obszarze technologii i cyfryzacji. Na pewno państwo jesteście, a szczególnie studenci, zainteresowani tym obszarem, jakim jest transformacja cyfrowa. Otóż ja w moim wystąpieniu ja tylko będę mówił o tej kwestii dochodowości budżetowej, jeżeli chodzi o wydajność poszczególnych podatków, ale również o cyfryzacji. Dzisiaj już mamy kolejny rok, z kolei rozliczamy e-PIT-a. Od 1 lipca wejdzie e-Urząd, to znaczy, że każdy podatnik będzie miał swoje konto na portalu urzędów Krajowej Administracji Skarbowej. Czyli będzie mógł też skorzystać z takich możliwości funkcjonalnych jak aplikacje, które będą dostępne na iPhone'a. Więc rozszerzamy. Niedługo też od 1 lipca wejdą doręczenia elektroniczne do urzędu. Też stoimy przed e-fakturami, proszę państwa, gdzie na portalu Krajowej Administracji Skarbowej będą tworzone w formie elektronicznej przez przedsiębiorców faktury i w ten sposób przesyłane pomiędzy sobą. Także to nie tylko bezpieczeństwo, proszę państwa, dzisiaj podatki. Transformacja cyfrowa funkcjonowania państwa to też również bodziec rozwoju tego państwa w obszarze technologii. Także miło mi, że państwo w tym uczestniczycie, szczególnie młodzi ludzie i dziękuję jeszcze raz za zaproszenie w imieniu Krajowej Administracji Skarbowej. Dziękuję. Dzień dobry państwu. Ja będę miał przyjemność poprowadzić dla państwa pierwszy panel. Niestety, jak to mówimy w służbach, czasami zmienność decyzji zapewnia ciągłość dowodzenia. Wypadło nam dwie osoby z naszego panelu, które no, bardzo żałuję, że ich nie będzie, dlatego że pan pułkownik Drapała, dowódca tutaj jednostki samobieżnej artylerii z Jarosławia, miał mówić o zagrożeniach. No, mamy za granicą wojnę. Od roku tuż za naszą granicą, kilkadziesiąt kilometrów stąd, odbywają się działania wojenne. To, że one są troszeczkę dalej od nas oddalone, nie oznacza, że możemy czuć się bezpiecznie. No niestety pan pułkownik, dostałem tą informację już tu będąc na sali, przekazał mi, że dostał rozkaz wyjazdu i wiecie, w służbach mundurowych się nie dyskutuje. Po prostu pojechał i nie może dzisiaj wziąć udziału w naszym tutaj panelu. A on miał rozpocząć swoją prelekcją. Drugą taką osobą jest generał w stanie spoczynku, pan Krzysztof Pobuta, który no, był komendantem głównym policji, był dowódcą garnizonu na Podkarpaciu, w Małopolsce.
Człowiek, który o policji wie wszystko, niestety również dzisiaj uczestniczyć w tym spotkaniu nie może, bo jest członkiem Rady Bezpieczeństwa przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej i dostał polecenie bycia tam. Też się z tym nie dyskutuje. Także zaczniemy jak gdyby od środka, a w zasadzie od zewnątrz. To znaczy dzisiaj nie będziemy się skupiać na bezpieczeństwie wewnętrznym, bo nie ma dwóch panelistów, którzy się mieli Państwu opowiedzieć o tym, w tym temacie się wypowiadać. Natomiast zajmiemy się bezpieczeństwem zewnętrznym. Zapraszam tutaj na środek do mnie, na te fotele, moich gości. Kolegów ze Straży Granicznej, no i kolegę ze służby. Przygotowane jest to w ten sposób, że po każdym wystąpieniu ja będę zadawał pytania. Mamy oczywiście przygotowane, bo temat jest tak obszerny i tak trudny, że no, nasi paneliści musieli wiedzieć mniej więcej, w jakim obszarze będziemy się poruszać, jakich zagadnień. Więc będę to prowadził w ten sposób, że będę im zadawał pytania. Natomiast po każdej wypowiedzi będziecie Państwo zaproszeni do tego, aby zadać pytania od Was z sali. Mam nadzieję, że skorzystacie z tej okazji, dlatego że macie przed sobą tutaj ludzi, którzy odpowiadają za Wasze bezpieczeństwo zewnętrzne, którego często, gęsto nawet nie wiecie, że ktoś jest, kto pilnuje tego, żebyście się czuli bezpiecznie. A o szczegółach to za chwilę, dajcie mi sekundkę. Pozwolicie, że ja też sobie usiądę. Będzie mi wygodniej. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, pierwszą osobą miałby pan pułkownik Drapała, ale niestety go nie ma. W związku z tym zaczniemy od zagadnień związanych z ochroną granicy taką osobową. To jest na moje potrzeby taki termin ukuty, to nie jest termin formalny, gdyż nasze dwie służby zajmują się jak gdyby dwoma obszarami. Obszarem osobowym, czyli odpowiadają koledzy ze Straży Granicznej, głównie zajmują się ochroną granicy pod kątem osobowym, czyli migracyjnym. Natomiast my, jako funkcjonariusze służby celno-skarbowej, zajmujemy się ochroną granicy i ułatwianiem w handlu, jeżeli chodzi o towary, no, handluje się głównie towarami. Ale oczywiście mamy punkty wspólne i styczne i tutaj razem ze sobą współpracujemy. Przede wszystkim zacznę od pana majora Piotra Gawła, który jest zastępcą naczelnika Wydziału Granicznego. Jak sama już nazwa wydziału brzmi, domyślacie się, o czym będzie. Niemal wszystkie miasta naszego rejonu, ale także w dużych ośrodkach w Polsce pojawili się w związku z wojną na Ukrainie uchodźcy. Byli, są nadal bardzo liczną grupą. Na pewno to Państwo również zauważyli w Jarosławiu. Jak to zjawisko wygląda bezpośrednio na granicy państwa? Z czym musiała zmierzyć się Straż Graniczna, panie naczelniku? No, witam serdecznie, major Gaweł, zastępca naczelnika Wydziału Granicznego. Odnosząc się do tego pytania, nie sposób odnieść się również do ilości osób, które przekraczały granicę. Co prawda nie obecnie, bo ta sytuacja wydaje się być ustabilizowana, ale sytuacja, która miała miejsce początkiem ubiegłego roku, początkiem marca był ten okres kulminacyjny, gdzie ilości osób odprawianych były największe. W kwestii statystycznej odniosę się do ilości osób, jakie wówczas odprawialiśmy jako funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w przejściach nam podległych. Otóż w tych kulminacyjnych momentach liczby wynosiły około 75 tysięcy podróżnych, którzy to przekraczali granicę wyłącznie na kierunku wjazdowym do Polski. Jest to naprawdę spora ilość osób, tym bardziej jeśli weźmiemy pod uwagę obecnie, czy takie ilości, które w chwili obecnej występują, bądź też występowały w okresie poprzedzającym. Były to w ilości sięgające 10 czy też kilkunastu tysięcy osób,
na kierunku wjazdowym do Polski, czyli skala jest naprawdę niesamowicie, czy była niesamowicie wysoka i duża, jeśli porównamy to do tych okresów, co powiedziałem wcześniej. Jeśli weźmiemy pod uwagę cały rok 2022, to również nie ma się czym wstydzić i te ilości naprawdę były bardzo duże, bo funkcjonariusze Bieszczadzkiego Działu Straży Granicznej odprawili około 10,5 miliona podróżnych. Na samym kierunku wjazdowym tych podróżnych było 6 milionów. Największe przejścia, których te osoby się zgłaszały, czy przejścia, w których odnotowano największe ilości odprawianych osób, to Korczowa i Medyka, blisko 6,4 miliony osób. Poza tym oczywiście oprócz osób miały miejsce, czy były odprawiane środki transportu. Blisko 2 miliony odprawianych środków transportu i z uwagi na sąsiedztwo, czy też bezpośrednią kontakt z autostradą, ciąg ruchu z tym związany, największej ilości tych środków transportu były odprawiane w placówce Straży Granicznej w Korczowej. Również notowaliśmy wzmożony ruch przy odprawie podróżnych, którzy korzystali z możliwości przekroczenia granicy pociągami. Tu również bardzo duża skala, bo blisko 1 milion osób podróżowało pociągami i takie osoby były odprawiane w przejściu granicznym w Przemyślu. A kim były te osoby? Słychać. Kim były te osoby? Bo no, oczywiście media pokazywały to, ale czy coś się zmieniło, jeżeli chodzi o pochodzenie osób, brzydko może to zabrzmi, rodzaj osób, które przekraczały granice wcześniej, a w ostatnim okresie? Zdecydowanie największą grupę osób, którzy zgłaszali się do nas do kontroli, byli to obywatele Ukrainy. Blisko 90% podróżnych to obywatele Ukrainy, a wśród tych obywateli Ukrainy najwięcej było matek z dziećmi, a także osób starszych. Oczywiście te 10% to pozostali podróżni i dane statystyczne wskazują, pokazują, że były to osoby z ponad 180 krajów całego świata. O właśnie, trzeba wyłączyć te mikrofony na przemian. Wszyscy z nas, znaczy większość na pewno oglądało serial Watacha. Jak sytuacja wygląda na granicy, bo nie tylko przejścia graniczne. Ale jak wygląda sytuacja na granicy tak zwanej zielonej? Nie tylko tu w naszym rejonie, ale też no, oglądamy telewizję, słuchamy mediów też na granicy w Białorusi. Myślę, że to będzie dość ciekawe tutaj tak z pierwszej ręki otrzymać nie tylko medialne informacje na temat tej właśnie migracji troszeczkę innej. Ochrania odcinek granicy blisko 240 km. Jest to odcinek dosyć spory, zważywszy na zagrożenia, jakie występują oraz trudność tego odcinka, bo mamy odcinki zalesione, mamy odcinki pagórkowate, niemalże górzyste i tam ciągle występują nasi funkcjonariusze, którzy realizują czynności związane z bezpośrednią ochroną tejże granicy. Wracając do sytuacji sprzed roku, tam również byliśmy my, byliśmy w zwiększonej ilości i również tą granicę chroniliśmy. Całe szczęście, że oprócz prób nielegalnego przekroczenia granicy nie wystąpiły żadne większe, ważniejsze incydenty, które mogłyby zakłócić bezpieczeństwo kraju. Dla informacji tylko podam, że z tych zdarzeń, które występowały, to blisko 420 przypadków osób, które zostały ujawnione w związku z nielegalnym przekroczeniem granicy. I co to warto również przy tej okazji wspomnieć, nasze działania nie byłyby tak skuteczne, gdyby nie środki techniczne, które wspomagają nas w ochronie granicy państwowej. Posiadamy sprzęt, który naprawdę daje nam poczucie bezpieczeństwa w tym rozumieniu, że jesteśmy pewni jego użytkowania i jego funkcjonalności. Dla ciekawości również przekażę informację, że tuż przed rozpoczęciem konfliktu zbrojnego zaczęliśmy jako pierwsi w Polsce użytkować system tak zwany perymetryczny, który jeszcze bardziej dodaje nam sił i daje nam większe możliwości w ujawnianiu przestępstw granicznych. No i dzięki temu możemy się poszczycić tymi wynikami wymiernymi w postaci ilości zatrzymywanych osób. Nawet nie pytam, na czym polega ten system, bo i tak nam nie powie. Ale dobra, jak radzicie sobie w tej nowej sytuacji zmienionej, tego napływu z tak znacznej liczby osób na naszej granicy? Organizacyjnie po prostu,
bo nikt w Polsce nie był przygotowany na to, co się wydarzyło w lutym tamtego roku. To trzeba powiedzieć tak bezpośrednio, nie byliśmy na to gotowi. Jak sobie poradziliście? Że no, z taką sytuacją nikt się nie zmierzył. Mam nadzieję, że się nie powtórzy, a jednakże to był dla nas takiego pewnego rodzaju test, możliwość sprawdzenia, zweryfikowania tego, czy właściwie jest realizowana służba w zakresie ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego. Ten test polegał między innymi na weryfikacji naszych wcześniejszych dokumentów, procedur, ustaleń w zakresie możliwości przygotowania się może nie do takiego samego incydentu, ale do sytuacji, które mogły teoretycznie wystąpić. I dzięki tym wcześniejszym opracowaniom, tym wcześniejszym ustaleniom udało się je wdrożyć do realizacji. Z perspektywy czasu, niemalże ponad rok od wybuchu konfliktu zbrojnego, możemy przyjąć, że faktycznie te nasze rozwiązania, ustalenia oraz wdrożone procedury przyniosły właściwy wymiar i osiągnęliśmy, można powiedzieć, sukces w tym rozumieniu, że podołaliśmy naszej ocenie temu wyzwaniu. Jakie zmiany organizacyjne były wdrożone? Mierne wyniki, musieliśmy zastosować pewnego rodzaju procedury. Były to procedury mniejsze, ważniejsze, troszeczkę bardziej ogólne, bądź też jeszcze mniej szczegółowe. Wymienię tylko takie najważniejsze, które w sposób wymierny przyczyniły się do usprawnienia czynności kontrolnych oraz zapewnienia właściwego poziomu ochrony granicy państwowej. Jak sami wiemy i tutaj przekazywałem już wcześniej, główną kategorią osób, które zgłaszały się do kontroli w przejściach granicznych, były to kobiety z dziećmi i osoby starsze. Wiemy o tym również, że mężczyźni w sile wieku nie mogli tej granicy przekraczać z uwagi na obowiązek wprowadzony służby wojskowej na terytorium Ukrainy. Dlatego też część z tych osób musiała tą granicę przekroczyć pieszo, nie dysponując środkiem transportu. W związku z tym, żeby umożliwić takie przejście piesze w niektórych przejściach czy w większości przejść granicznych, w porozumieniu ze stroną ukraińską zastosowaliśmy rozwiązanie polegające na możliwości właśnie odprawy czy przekroczenia granicy pieszo. Nie tylko w ciągu ruchu pieszych, jaki funkcjonuje i funkcjonował w placówce Straży Granicznej w Medyce, ale te ciągi ruchu pieszych były uruchomione w pozostałych przejściach. W Korczowej, w Budomierzu, w Krościenku. Także tamte osoby mogły przekraczać granicę, niekoniecznie dysponując środkiem transportu. Kolejnym rozwiązaniem, które przyczyniło się do usprawnienia czynności kontrolnych, też wspominałem wcześniej o kolei osobowej, wzmożonym natężeniu ruchu na kolei osobowej, było to, że zmieniliśmy sposób prowadzenia czynności kontrolnych na kolei osobowej w Przemyślu, gdzie wcześniej czynności były realizowane podczas postoju i jazdy składu pociągu do miejscowości Przemyśl, a rozpoczęliśmy dokonywanie odprawy tychże podróżnych przy wykorzystaniu pawilonu dedykowanego do odpraw podróżnych w Przemyślu. To jest to drugie rozwiązanie, o którym warto było wspomnieć. I trzecie, również bardzo ważne, nie chodzi bynajmniej o kolejność, również osoby, które zgłaszały się do nas do kontroli, często w panice, nie posiadały odpowiednich dokumentów, paszportowych, które uprawniałyby teoretycznie do przekroczenia granicy państwowej. I tutaj w myśl przepisów Straży Granicznej, które są i również dają na takiej możliwości, wprowadziliśmy możliwość dokonywania odprawy podróżnych z wykorzystaniem pozostałych dokumentów, nie będących uprawniającymi do przekroczenia granicy państwowej. Jednakże warto tutaj podkreślić, że mimo że takie osoby dokumentów nie posiadały, czy posiadały inne dokumenty, każdorazowo takie osoby były weryfikowane pod kątem bezpieczeństwa do tego, że mogą spełnić zasady wjazdu i do Polski wjechać i stanowić tu w Polsce żadnego zagrożenia swoją osobą. Dziękuję serdecznie. No właśnie, przed cała ta prelekcja tutaj mojego kolegi ze straży dotyczyła, słuchajcie, parę razy padło już słowo uchodźca, uchodźca, uciekinier. No tak, mam tutaj specjalistę od właśnie od spraw związanych z migracją i do pana Marcina Ryznera teraz tutaj skieruję pytania.
czy każda osoba przekraczająca granicę może złożyć wniosek, taki wniosek o azyl w Polsce? Czy może to zrobić na granicy, czy może, do kogo w ogóle może to zrobić? Jak to się odbywa? Proszę nam coś tutaj przybliżyć bliżej. Dzień dobry Państwu, major Marcin Ryzner, pełnię obowiązki naczelnika Wydziału do Spraw Cudzoziemców. Postaram Państwu się tutaj przybliżyć zagadnienie odnośnie ochrony międzynarodowej, ochrony czasowej na terytorium Polski, a także komu przysługuje. Jak tutaj wcześniej kolega wspomniał, ten kryzys, który był, wymagał od nas dodatkowych przygotowań tutaj odnośnie tych procedur. Także wiadomo, mieliśmy jakieś sygnały przed, że coś się może wydarzyć, ten kryzys. Także tutaj jako Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej i pion cudzoziemski przygotowywaliśmy się do tych procedur. Zdawaliśmy sobie sprawę, że może to być zwiększona liczba tych uchodźców w związku z konfliktem. Także cudzoziemcy pionów zostali dodatkowo z innych grup przeszkoleni do przyjmowania tych wniosków. Zostaliśmy także wyposażeni w dodatkowy sprzęt, który jest potrzebny do przyjmowania tych wniosków. Systemy zostały rozbudowane, także wstępnie, tak mówię, chcieliśmy się na to przygotować. Ochrona komu przysługuje? A więc cudzoziemcom, którzy w swoim kraju są prześladowani ze względu na religię, rasę, polityczne upodobania. Każdy cudzoziemiec, który czuje się prześladowany na terytorium Polski, może złożyć taki wniosek o ochronę międzynarodową. Jak to się odbywa? Przy przekroczeniu granicy może złożyć taki wniosek na terytorium kraju, jeżeli już jest, a także w placówkach Straży Granicznej. Reguluje to ustawa o uchodźcach dla cudzoziemców. I teraz jak to wygląda technicznie, opowiem Państwu, jaki cudzoziemiec jest. Jaki cudzoziemiec składa taki akces ochrony międzynarodowej. My jako Straż Graniczna przyjmujemy tylko technicznie ten wniosek, bo za rozpatrzenie tej ochrony odpowiada szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Także my tak jakby jesteśmy przedłużeniem szefa urzędu, pierwszą linią. Cudzoziemiec zgłasza się do nas, jak to wygląda na granicy, i jest szereg czynności z nim robionych, a więc sprawdzana jego tożsamość cudzoziemca. Cudzoziemiec, wypełniany jest w jego obecności odpowiedni wniosek, zgłasza i opisuje nam swoją sytuację. Oczywiście wszystko to, co powie, nie ma tam osób postronnych. Ma zapewnioną intymność, tak jak to mówią, bo cudzoziemcy, którzy się zgłaszają, szczególnie teraz, co był ten kryzys, pokazał, są w różnej traumie, także trzeba zapewnić odpowiednie warunki. Zawsze jest tłumacz, jeżeli jest potrzebny przy tym, żeby zrozumieć, co dokładnie cudzoziemiec potrzebuje, dlaczego tej ochrony potrzebuje. Wypełniany jest wniosek, robiona jest fotografia, cudzoziemiec jest badany przez lekarza, a także od cudzoziemca pobierane są odciski linii papilarnych. Jest to wprowadzane do odpowiednich baz. I następnie ci cudzoziemcy, którzy złożą ten cały wniosek, jeżeli są zidentyfikowani i nie stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa, są kierowani do szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Szef posiada ośrodki recepcyjne, są to ośrodki otwarte, w których ci cudzoziemcy do 48 godzin mają się zgłosić. Tam mają zapewnioną opiekę socjalną, lekarza, wyżywienie. Cudzoziemcy również, którzy mają miejsce pobytu na terytorium Polski, mają rodziny, mają mieszkania, do 48 godzin informują pracowników szefa urzędu, pod jakim adresem będą przebywać i tam przebywają, a szef rozpatruje ich wniosek. Dodatkowo cudzoziemcy, jeżeli są na granicy, są w podeszłym wieku, starsi, matki z dzieckiem, tutaj ustawa na nas nakłada obowiązek, ci cudzoziemcy są dowożeni do tych ośrodków otwartych. Procedura co do zasady ustawowo powinna trwać 6 miesięcy, ale wiemy, przy tym napływie jest wydłużona, ale to już jest szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców za to odpowiedzialny, on rozpatruje.
takiemu cudzoziemcowi zabierany jest jego paszport, kierowany do szefa urzędu, do depozytu na czas procedury, a w zamian za to cudzoziemiec dostaje takie zaświadczenie TZTC. To jest tak zwane tymczasowe zaświadczenie dla cudzoziemca. Pierwsze zaświadczenie wydajemy my jako Straż Graniczna i to zaświadczenie jest ważne przez 90 dni. I cudzoziemca uprawnia do pobytu, ale tylko na terytorium Polski. Cudzoziemiec nie może podróżować po Europie. I tutaj cudzoziemiec na podstawie tego zaświadczenia przebywa i przysługują mu różne inne prawa. Dziękuję. Panie majorze, no właśnie, bo mówił pan ogólnie o cudzoziemcach, natomiast my mamy taką trochę inną sytuację z obywatelami Ukrainy. Czy ich dokładnie te same procedury dotyczą, czy jest to jakoś inaczej? Jakby pan mógł przybliżyć właśnie naszym gościom tutaj ten temat, bo z tym się często spotykamy. Ja sam miałem, często zaczepiali mnie Ukraińcy znajomi, którzy się pytali, czy oni muszą, czy mogą wyjechać na Ukrainę i wrócić. No, proszę nam przybliżyć właśnie temat związany z obywatelami Ukrainy. Jak to teraz wygląda? Szanowni Państwo, tak jak było mówione wcześniej, ochroną obywatele Ukrainy, owszem, też występowali na początku, ale tutaj w związku z kryzysem została tak zwana ustawa pomocowa dla obywateli Ukrainy, jest, która reguluje ich pobyt. Także tutaj zostało to wszystko uregulowane, że obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski od dnia konfliktu, czyli od 24 lutego na terytorium Polski mogą i przebywają legalnie. Są warunki, które muszą spełnić. Zgłaszają się do urzędów wojskowych tutaj, gdzie rejestrują się ci cudzoziemcy, dostają tak zwany UKR, który upoważnia ich do różnego rodzaju zasiłków i pomocy i mogą tutaj przebywać 18 miesięcy. Także nie ma tutaj potrzeby, żeby ci cudzoziemcy dodatkowo składali wniosek o ochronę międzynarodową czy też o pobyty do wojewody podkarpackiego na pobyt czasowy. Tutaj mają wszystko uregulowane. Co dodatkowo jeszcze zostało wprowadzone? Jeżeli obywatele Ukrainy zarejestrują się w urzędzie, swój pobyt zgłoszą, zgłoszą ten UKR tak zwany, który uprawnia go do tych różnych pomocy socjalnych, mogą zarejestrować się ci cudzoziemcy także w aplikacji M-Obywatel i tam, jeżeli spełnili te warunki, dostają tak zwaną DIE. To jest dokument pobytowy, który uprawnia również do przekraczania granic i mogą ci cudzoziemcy przekraczać granice i przybywać na terytorium państw Unii Europejskiej. To jest dokument, tak jak karta pobytu, inne dokumenty, które uprawniają ich do przekroczenia granicy. Także ta ustawa naprawdę reguluje pobyt obywateli Ukrainy. Jeżeli ktoś się zgłosi, ma uregulowany w pełni pobyt i korzysta z różnego rodzaju uprawnień. Panie majorze, fajnie, tylko tak, z Ukrainy w czasie konfliktu przyjeżdżali do Polski nie tylko obywatele Ukrainy. Tak jak w Polsce byli tam studenci zagraniczni, na przykład z Syrii, z różnych innych państw afrykańskich, Bliskiego Wschodu. Czy ci obywatele tych państw, czyli tych krajów trzecich, ale jak gdyby nie pochodzący z Ukrainy, też obejmuje ich ta ustawa, czy zupełnie inne są przepisy na to? Bo też uciekali stamtąd. Tak, w pierwszych dniach konfliktu mieliśmy tutaj w pierwszym tygodniu dużo studentów z różnych krajów. Byli to studenci z Nigerii, z Republiki Demokratycznej Kongo, z Nepalu, z Chin, bardzo zróżnicowany. Także ci cudzoziemcy byli też wpuszczani, tylko do 15 dni, jeżeli zostali wpuszczeni na specjalnych warunkach, czyli nie posiadali wiz, a mieli dokumenty pobytowe na terytorium Ukrainy, czyli te dokumenty studenckie, do 15 dni musieli opuścić terytorium Polski. Ale jeżeli czuli się zagrożeni, zgłaszali się do szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców,
i otrzymywali ochronę czasową, otrzymują i mogą na tej ochronie czasowej, czy obywatele państw trzecich, przebywać. Jest to ewenement, bo to Unia Europejska wprowadziła dyrektywą po raz pierwszy taki przepis, który objął w przepisach, to był tylko martwy przepis, a tutaj ten konflikt spowodował to, że zostało to wprowadzone w życie. Także każdy cudzoziemiec, który chce przebywać legalnie, może, jest to w pełni uregulowane. Tak samo jak tutaj było mówione, jeszcze odniosę się do konfliktu zbrojnego tutaj, co był, i przekraczanie granic, tutaj kolega powiedział odnośnie identyfikacji cudzoziemców, jeżeli nie posiadali paszportów uprawniających do przekroczenia granicy. Wiadomo, konflikt, bombardowanie, ludzie przyjeżdżali z różnymi dokumentami, nie paszportami, aktami urodzenia, ale tutaj mieliśmy współpracę pomimo konfliktu ze stroną ukraińską, która nam to potwierdzała, te dokumenty, a także w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej został utworzony punkt dla konsuli i ci konsulowie przyjeżdżali tutaj na miejscu. Tym obywatelom państw trzecich utworzyliśmy możliwość dostępu do internetu. Rodzina przesyłała dokumenty, skany lub mieli dokumenty z Ukrainy wydane pobytowe. I ci konsulowie potwierdzali obywatelstwo tych obywateli państw trzecich, a nawet do tego stopnia, że prosili, żeby ich co chwileczkę przytrzymać tutaj, organizowali im transport, zawozili ich do hotelu do Warszawy, a później organizowali im wspólne wyloty. Także tutaj naprawdę współpraca z ambasadami była wzorowa i udawało nam się potwierdzić dużą ilość cudzoziemców. Także tutaj było w pełni zabezpieczone. Dziękuję bardzo. Można powiedzieć, że wyczerpaliśmy temat, jeżeli chodzi o zagadnienia związane ze Strażą Graniczną. Ja mam takie pytanie, czy do państwa chcielibyście się czegoś jeszcze dowiedzieć? Może macie ochotę na zadanie jakiegoś pytania? Właśnie. Proszę. Tylko nie wiem, jak to rozwiążemy. Dobrze, dobrze. Ja myślę, że tutaj pan Piotr Gawo, pan major, będzie tutaj jako naczelnik Wydziału Granicznego bardziej merytorycznie w tym może się odnieść do tego zagadnienia. Na tą chwilę, z tego co ja wiem, nie ma prowadzonych prac związanych ze zmianą funkcjonowania Straży Granicznej, by przejąć obowiązki, bądź też odwrotnie, żeby to jednostki podległe Ministerstwu Obrony Narodowej przyjęły obowiązki Straży Granicznej. Na tą chwilę współpraca układa, czy w zasadzie jest zawiązywana pomiędzy nami a siłami zbrojnymi. Było to realizowane w okresie wybuchu konfliktu zbrojnego, gdzie współdziałaliśmy z jednostkami wojskowymi. Ta współpraca układała się pomyślnie i również jest realizowana w chwili obecnej. Pomoc zarówno w przejściach granicznych, jak i bezpośrednio w ochronie granicy państwowej na styku granicy, linii granicy państwowej. Jednakże na tą chwilę ja osobiście nie posiadam żadnych informacji, które by mogły potwierdzić taki plan, który rzekomo czy mógłby być zrealizowany w przyszłości. Wydaje mi się, że takie decyzje zapadają na wyższym poziomie i jeśli zapadną, to podejrzewam, że również my jako Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej też będziemy zabierali w tym swój głos i być może ktoś od nas takie elementy będzie dopytywał, jakie jest nasze spostrzeżenie, jak nasze jest patrzenie na ten element i czy mamy jakieś uwagi w zakresie połączenia specyfiki obu służb, bo jak wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, są to dwie jednostki, które teoretycznie są mundurowane, jednakże poziom realizacji zadań, zgodnie co pan tutaj przekazał, znacznie odbiega od siebie. My realizujemy typowo czynności, może nie typowo, policyjno-administracyjne, też jednostki wojskowe trochę w innym zakresie, ale to już ja nie posiadam stosownych kompetencji, żeby się w tym kierunku wypowiadać.
Czy ktoś jeszcze? Jakieś pytanie? Panie majorze, mówił pan o procedurach. W momencie, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, w zasadzie działaliśmy w nowych warunkach, nowe procedury, między innymi tworzenie punktu takiego dla uchodźców w Przemyślu. Z perspektywy czasu, jesteśmy rok już po wybuchu wojny, czy te procedury się spełniły? Realizowały, czy państwo czujecie jako Straż Graniczna, że rzeczywiście były potrzebne i oczekiwane. Czy ewentualnie coś należałoby na przyszłość usprawnić? Oczywiście niechby nigdy już nie doszło do takiej sytuacji, że będziemy mieć na granicy tyle tysięcy ludzi, ale gdyby, czy jesteśmy przygotowani? Te procedury, o których wspominałem wcześniej, one faktycznie funkcjonowały. Na tej kanwie również realizowaliśmy czynności, dysponując już pewnymi dokumentami opracowanymi. Jednakże skala zjawiska oraz to, w jaki sposób nastąpił rozwój sytuacji, faktycznie postawił nas w takiej sytuacji, gdzie wiele rzeczy musieliśmy się może nie uczyć od nowa, ale też wykazać się dużą dynamiką w zakresie realizowanych czynności. Nie tylko my jako sami sobie, bo też nie podołalibyśmy temu wyzwaniu, gdybyśmy tylko wyłącznie my te czynności realizowali, ale udało się w wyniku współpracy z innymi służbami. Tu chciałbym podziękować, korzystając z okazji, kolegom z Izby Administracji Skarbowej, strażakom, policjantom za to, służbom, które odpowiadają za administrowanie przejściami, wojewodzie, który odpowiada za administrowanie przejściami granicznymi, agencjami pozarządowymi, że udało się stworzyć pewne takie warunki, które jednym z elementów to usprawniały czynności kontrolne w przejściach granicznych, a także poza przejściami, również i wojsko w tym rozumieniu, ale również pomogły tym uchodźcom znosić trudy zmiany środowiska, zmiany miejsca. Co do procedur, na pewno były zastosowane i też sami widzimy, że w pewnych elementach nie zadziałały one do końca tak, jakbyśmy tego oczekiwali. Jednakże biorąc pod uwagę całokształt tego, jak to było realizowane i to wyzwanie, jakie przed nami to stanęło, wydaje mi się, że wnioski zawsze należy wyciągać, jakie, czy by to były elementy negatywne czy pozytywne, żeby móc właściwie je w przyszłości zastosować. Bo nawet z tych negatywnych elementów należy wyciągnąć odpowiednią naukę i poświęcić czas na to, żeby coś usprawnić i polepszyć. Na pewno jest. Na pewno są takie elementy, nie są to bardzo istotne elementy, ale pewne rzeczy, które już z perspektywy czasu bylibyśmy szybsi w działaniu, jeśli doszło do pewnego zdarzenia, już pewne, że tak powiem, szlaki zostały przetarte, już wiemy, gdzie się obracać, gdzie pewne czynności realizować i ewentualnie u kogo szukać wsparcia w zakresie tych rzeczy, które realizowaliśmy na granicy. Tam ktoś na górze się jeszcze zgłaszał. Tak. Znaczy, na tą chwilę nie posiadam informacji w zakresie wpływu. Jako taki wpływ na funkcjonowanie państwa na pewno ten konflikt ma. Nie ulega wątpliwości, że dotyka to całego społeczeństwa, każdej ze służb. Jednakże o przymycie broni, o którym tutaj pan wspomina, nie posiadam informacji, czy się odbywa, czy nie. Mamy wyspecjalizowane służby na granicy, w przejściach granicznych. Te służby, zarówno my, jak i funkcjonariusze służby celno-skarbowej, realizują czynności związane z weryfikacją ilości tego rodzaju przewożonego towaru i każde przypadki, gdzie następuje nielegalny przemyt tych materiałów, jest dodatkowo sprawdzane, weryfikowane i czynności podejmowane.
Jeśli chodzi o funkcjonowanie bieszczadzkiego oddziału, no to chciałbym odnieść się wyłącznie do tych czynności, które tutaj w bieszczadzkim oddziale realizujemy. Nie chciałbym się również wypowiadać w zakresie konfliktu zbrojnego, czy wróć sytuacji na Białorusi, bo ten problem bezpośrednio nas nie dotyczy. Owszem, pośrednio nas dotyczył tylko i wyłącznie w zakresie delegowania funkcji do wsparcia działań w tamtym rejonie, a inne czynności w naszym oddziale związane z sytuacją na Białorusi nie miały miejsca. Ja tutaj dopowiem do tego na to pytanie, które pan zadał, to mój kolega odpowie również, bo to jest właśnie ten styk. Przemyt broni, w ogóle przewóz broni, bo nie tylko jest przemyt. Przewóz broni czy podwójnych technologii to jest takie miejsce styku działalności naszych dwóch służb. Bo to nie jest tak, że jak my ujawnimy jakąś broń, to tylko my się tym zajmujemy, a nasi koledzy ze Straży Granicznej nic o tym nie wiedzą i odwrotnie. Broń to też towar, dlatego mówię, to jest to miejsce styku. Na to pytanie szerzej odpowie mój kolega w późniejszym terminie. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytanie? Proszę. Jasne, już. To przejście to jest tymczasowe przejście graniczne Malchowice-Niżankowice i faktycznie miało miejsce otwarcie bodajże półtorej, dwa miesiące wstecz. Dedykowane jest tylko i wyłącznie dla możliwości przekraczania granicy dla samochodów ciężarowych pustych bez ładunku. W tym rozumieniu, że zarówno na kierunku wjazdowym, wyjazdowym z Polski dokonywana jest odprawa graniczno-celna tychże środków transportu. Skala zjawiska na chwilę obecną blisko 130 samochodów ciężarowych, które w ciągu doby przekracza granicę. Zdecydowana większość to pojazdy, które są odprawiane na kierunku wjazdowym do Polski, a znikoma ilość na kierunku wyjazdowym z Polski. Czy jeszcze ktoś? Jakieś pytanie? Proszę. Czyli jakie systemy używają, tak? Tych systemów, które służą weryfikacji wjazdu cudzoziemców na terytorium Polski jest całkiem sporo. Gdybym wymieniał skrótami, nie wiem, czy pani by to przyniosło jakiś wymierny efekt. Tym niemniej korzystamy nie tylko z baz krajowych, które posiadamy dostęp Straży Granicznej, policyjnych, innych służb, przedstawicielstwu wojewody, ale również zagranicznych, Interpol, SIS oraz inne, które w zasadzie działają jednocześnie w momencie, kiedy podróżny zgłasza się do kontroli i weryfikowany jest jego cel wjazdu, zasadność tego wjazdu i przede wszystkim, czy nie stwarza zagrożenia do tego, żeby wjechał do Polski i w Polsce przebywał. No tak, miał nie używać skrótów i użył SIS, nie? System Informacji Schengen. To jest właśnie ten unijny. No to słuchajcie, no my tak my mówimy między sobą takimi skrótami, slangiem troszeczkę takim celno-granicznym, bo tak jest szybciej, sprawniej i się rozumiemy. I nie rozumieją nas wszyscy postronni, to też jest ważne czasami. Ja mam pytanie do kolegi ze straży. Nie wiem, czy się nie narażę. W Przemyślu jest ośrodek dla cudzoziemców. Czy dużo jest tych cudzoziemców w Przemyślu? Czy on jest pełny? Bo były różne okresy. Tak jak tutaj kolega wspomniał, różne okresy były. Na chwilę obecną szczelę około, bo nie zajmuję się tam, około 120 osób. Około 120 osób przebywa. Jest to w tej chwili ośrodek męski, o profilu męskim, bo jak wiedzą Państwo, ośrodki, profil zmieniają w zależności od potrzeb. Kiedyś był ośrodek, czyli męski i żeński, później był zmieniony profil na ośrodek tylko męski, później znowu sytuacja wymagała zmian, ośrodek rodzinny, a w tej chwili jest tylko jako męski. Około 120 osób chyba na dzień dzisiejszy przebywa w tym ośrodku.
No tu jeszcze nasza koleżanka. Koleżanka, ale chciałam zapytać, jaka jest sytuacja obecnie na przejściu granicznych z Ukrainą? Czy państwo jakieś tendencje, że obywateli Ukrainy nagle przybywa? Czy jest wręcz odwrotnie, że oni wracają? Jak w ocenie panów majorów ta sytuacja na początku konfliktu została obsłużona przez Straż Graniczną? Czy daliście, tak mówiąc wprost, państwo radę? Bo tutaj słyszymy, że te procedury jednak zadziałały. Czyli ja rozumiem, że ogólnie, tylko chciałam to usłyszeć od panów, że ogólnie po prostu ta sytuacja była odpowiednio po prostu zabezpieczona. Tak jak wcześniej wspomniałem przy swoim wystąpieniu, faktycznie początek konfliktu zbrojnego 22 lutego, w tym okresie jeszcze nie były tak za bardzo odczuwane skutki wybuchu tego konfliktu zbrojnego. Tak naprawdę punkty kulminacyjne, jakie miały miejsce, to początek marca, czy tam pierwszy tydzień marca, pierwsze dni marca, i faktycznie w tym okresie odnotowywaliśmy bardzo duże zwiększenie ilości osób zgłaszających się do kontroli. Przyjęliśmy szereg procedur, o których również wspominałem, związanych z usprawnieniem czynności kontrolnych wobec osób, mając na uwadze to, że w dużej mierze osoby te to matki z dziećmi, dzieci bez dokumentów, matki również, osoby starsze. Czynności nasze polegały raczej na dostosowaniu systemów i usprawnieniu czynności kontrolnych, a także zwiększenia ilości funkcjonariuszy, którzy byli odpowiedzialni za prowadzenie kontroli granicznych w przejściach granicznych. Także podjęcie tych czynności również w rozumieniu Przemyśla Kolei Osobowej, gdzie zmieniliśmy procedury związane z odprawą podróżnych i zaczęliśmy odprawiać na kolei w Przemyślu, w budynku odprawowym, przyczyniły się do tego, że no, ta skala była naprawdę bardzo duża. Wrócę do tych statystyk, które podawałem wcześniej. 75 tysięcy osób odprawianych na dobę początkiem marca. No teraz, czy w okresie poprzedzającym, to około od 10 do kilkunastu tysięcy osób na kierunku wjazdowym. Także obecnie jeszcze to jest tak. Tuż przed wybuchem konfliktu zbrojnego mieliśmy okres pandemii. Okres pandemii to był bardzo okresem również ciężkim dla funkcjonowania Straży Granicznej. Między innymi związane to było z przepisami, które się na bieżąco zmieniały. Sami to wszyscy obserwowaliśmy i odczuwaliśmy. A także to, że niektóre przejścia były zamykane, czy w zasadzie może nie zamykane, ale odprawa była wstrzymywana na tych przejściach. I skala porównawcza, taka naprawdę, żeby móc porównać ilości osób, które są odprawiane dzisiaj, to należałoby się cofnąć tak naprawdę do okresu poprzedzającego pandemię, prawda? I gdybyśmy porównali to do tego okresu, to te ilości jeszcze nie wróciły do tej tak zwanej normy sprzed okresu pandemii. Są zaniżone, nie są to duże ilości osób, jednakże ciągle jest zainteresowanie możliwością przekroczenia granicy. Nie notowujemy w tym okresie już teraz, dzisiaj, że następuje duże zainteresowanie wyjazdem z Polski, przekraczaniem granicy na kierunku wyjazdowym z Polski. Taki okres miał miejsce trochę w większej skali 2-3 miesiące po wybuchu konfliktu zbrojnego z różnych przyczyn, ale to nie było takie duże, powiedzmy, tak bardzo odczuwalne jak w przypadku wjazdu tych osób, kumulacja tych wjazdu osób początkiem marca. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że faktycznie udało się te czynności zrealizować w miarę szybko i sprawnie. I też chciałbym tutaj podkreślić i nawiązać do współpracy, jaką nawiązywaliśmy, bo mówiłem o współpracy ze służbami, ale tutaj chciałbym również, może nie ma przedstawicieli, ale pochwalić i podziękować przedstawicielom strony ukraińskiej za proces związany ze współpracą, ogólnie rzecz biorąc, szeroko rozumianą, i przekazywaniem na bieżąco informacji, które były wykorzystywane przez nas do procesu weryfikacji ilości pojazdów, osób oczekujących na granicę po stronie ukraińskiej, żebyśmy mogli też odpowiednio zareagować w momencie, kiedy mieliśmy dane o zwiększonej ilości pojazdów, środków transportu. No i to kumulowanie również środków transportu, ludzi przez obywateli, służby ukraińskie, też w dużym stopniu przyczyniło się do tego, że ta odprawa była realizowana sprawnie, bez jakichś większych utrudnień, no i z poszanowaniem oczywiście praw i godności ludzi, i także ze zrozumieniem ich statusu oraz miejsca, gdzie niestety się znaleźli. Czy jeszcze ktoś ma ochotę?
No tak, jeżeli chodzi w ogóle o Straż Graniczną czy funkcjonariuszy Służby Celnej Ukrainy, to słuchajcie, tam jest wojna, to jest kraj w stanie wojny i na przykład funkcjonariusze Straży Granicznej Ukraińskiej są delegowani do obrony swojego kraju, więc na przejściach na przykład jest ich stosunkowo niewielu, na przykład obsada jest zmniejszona, a mimo to ten ruch się odbywa płynnie i odprawy i towarowe i osobowe, no w miarę jest sprawnie. Odbywa się to wszystko sprawnie i nie tworzą się jakieś gigantyczne kolejki, jeżeli chodzi o podróżnych. No, z towarami to jest różnie, ale to są już inne obostrzenia też. Poza tym towar może postać, osoby niekoniecznie. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytanie? No to zaczniemy przepytywać mojego kolegę z Izby Administracji Skarbowej w takim razie. Kolega zajmuje się, jest odpowiedzialny, nadzoruje taką komórkę, która się nazywa Wydziałem Realizacji i Informatyki Śledczej. Sama nazwa już jest intrygująca. No Zbyszku, powiedz, bo my się kojarzymy głównie jako KAS, no mamy to w nazwie, Krajowa Administracja Skarbowa, podatkami, w ogóle pieniędzmi. Tak oczywiście jest, ale czy tylko? Powiedz coś na temat ochrony granicy z naszego punktu widzenia. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. Nazywam się Zbigniew Fedec, młodszy inspektor. Jestem naczelnikiem Wydziału Realizacji Informatyki Śledczej w Pionie Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie. Jak kolega powiedział, nazwa szumna. Zajmujemy się generalnie zwalczaniem przestępczości ekonomicznej w wymiarze całego kraju. Powiedzieliśmy tutaj o tym, że nasze działania podejmowane są na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej. Państwo pewnie znacie ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, gdzie jasno jest wskazane, że nasze działania to nie tylko działania na granicy zewnętrznej, również działania na granicy wewnętrznej, działania na granicy ze Słowacją, ale również działania wewnątrz kraju. Jeżeli mówimy o zadaniach związanych z rozpoznawaniem, wykrywaniem, zwalczaniem przestępczości w różnych obszarach wynikających z różnych ustaw, to te działania są podejmowane na terenie całego kraju. Czyli naczelnik Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego ma właściwość miejscową całego kraju. Zgodnie z konwencją neapolitańską możemy również na zasadzie porozumień międzynarodowych podejmować czynności w strefie przygranicznej w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Przechodząc do odpowiedzi na temat naszych zadań, proszę Państwa, preambuła do ustawy z 16 listopada 2016 roku o Krajowej Administracji Skarbowej wskazuje misję Krajowej Administracji Skarbowej. Bezpieczeństwo finansowe Rzeczypospolitej Polskiej i obrona bezpieczeństwa obszaru celnego Unii Europejskiej. Zadaniem Krajowej Administracji Skarbowej jest zapobieganie wprowadzeniu na teren Unii, na teren obszaru Unii towarów niebezpiecznych, które zagrażają życiu, zdrowiu nie tylko ludzi, ale również zwierząt. Takim kluczowym zadaniem Służby Celno-Skarbowej to rozpoznawanie, wykrywanie, zwalczanie przestępstw, wykroczeń określonych w Kodeksie Karnym Skarbowym, w takich ustawach jak ustawa z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawie z 29 listopada 2000 roku o obrocie z zagranicą towarami, technologiami, usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa i porządku międzynarodowego, pokoju i bezpieczeństwa. Tak więc widzicie Państwo, że działania Służby Celno-Skarbowej, Krajowej Administracji Skarbowej odbywają się na wielu płaszczyznach, czyli ochrona terytorium nie tylko kraju, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, zdrowie, życie ludzi, ale również ochrona pod kątem uczciwej konkurencji, czyli zapobiegania wprowadzeniu na teren Unii, na teren kraju towarów przemycanych, które powodują zakłócenia w handlu. Również ochrona środowiska i oczywiście ten aspekt fiskalny, czyli ochrona budżetu państwa. A czy na te zadania konflikt na Ukrainie miał jakiś wpływ? Nie chcę powiedzieć negatywny, ale czy w ogóle to, co się wydarzyło na Ukrainie, wpłynęło na sposób realizacji, czy na zmianę metod?
Proszę Państwa, wybuch konfliktu na Ukrainie miał z pewnością wpływ na realizację zadań, które spoczywają na Krajowej Administracji Skarbowej. Wzrost ruchu granicznego, szczególnie w początkowym okresie ruchu osobowego, później ruchu towarowego, miał istotny wpływ na te zadania i wymuszał zmiany organizacyjne w Podkarpackim Urzędzie Celno-Skarbowym, zarówno w zakresie ruchu osobowego, jak i towarowego, a także zmian kadrowych. Dla zwiększenia bezpieczeństwa wykonywanych zadań, bezpieczeństwa podróżnych, jak również w zakresie tej konkurencyjności. Proszę Państwa, zmiany organizacyjne w ruchu osobowym to przede wszystkim obsługa ruchu pieszego we wszystkich drogowych przejściach granicznych podkarpackiego UCS-u. Jak wiecie Państwo, takie klasyczne przejście piesze znajduje się w oddziale celnym w Medyce, natomiast w okresie konfliktu wszystkie przejścia obsługiwały ruch osobowy, ruch pieszy. Druga taka istotna zmiana to minimalizacja ilości czynności kontrolnych po to, żeby przyspieszyć sam ruch, żeby rozładować to, co się dzieje na przejściach granicznych. Zmiany w zakresie ruchu towarowego to przede wszystkim uproszczenia w zakresie pomocy humanitarnej, tak istotnej z punktu widzenia konfliktu i bezpieczeństwa oraz życia naszych sąsiadów. Istotna zmiana nastąpiła w drogowym przejściu granicznym w Korczowej, gdzie zostało przesunięte rozdzielenie ruchu osobowego od ruchu towarowego, czyli przesunięcie ruchu osobowego na nową platformę autostradową. Dzięki temu zwiększyliśmy ilość pasów do odprawy ciężarówek z 6 do 11. Oczywiście zmiany dotyczyły również zasobów kadrowych, czyli zwiększenie zasobów przejścia granicznych poprzez nabory zewnętrzne, przesunięcia pomiędzy komórkami organizacyjnymi i wydłużenia czasu służby niektórych komórek organizacyjnych. No tak, tutaj nasze zadanie to takim wyzwaniem była kontrola pomocy humanitarnej, bo wprawdzie to jest, są towary, które teoretycznie podlegają takim uproszczonym procedurom, no niemniej jednak zdarzały się przypadki, że jakieś towary niedozwolone też przejeżdżały w tej pomocy humanitarnej. Znaczy niedozwolone w tym sensie, że nie miały na przykład stosownych zezwoleń. No bo też i sytuacja była taka, a nie inna. Panie Naczelniku, a może Pan powiedzieć trochę statystyki, jak żeśmy sobie z tym zadaniem poradzili? Proszę Państwa, tak jak na wstępie powiedzieliśmy, czy to jest okres pokoju, czy to są nadzwyczajne sytuacje w sferze zainteresowania służby celno-skarbowej, zawsze jest towar. Tak jak powiedzieliśmy, Straż Graniczna kojarzy się z ruchem osobowym, służba celno-skarbowa z ruchem towarowym. Nowa sytuacja okoliczności na Ukrainie spowodowały nowe wyzwania, między innymi w zakresie usprawnień pomocy humanitarnej, tak jak powiedziałem, bardzo istotny element współczesnych konfliktów, czyli pomoc humanitarna, pomoc ludziom pokrzywdzonym. Jeśli chodzi o ilość tej pomocy humanitarnej, w roku 2022 na przejściach granicznych podległych podkarpackiemu UCS-owi odprawiono ponad 14 tysięcy transportów z pomocą humanitarną w ruchu towarowym. Mówił Pan o tym, o uproszczeniach. Czy w związku z tymi uproszczeniami, które zostały wdrożone na granicy z Ukrainą, nasi obywatele mogą czuć się bezpieczni? No bo każde uproszczenie powoduje, przynajmniej tak się kojarzy, z czymś, z poluzowaniem, o tak bym powiedział. Czy możesz powiedzieć naszym słuchaczom, no w tym kontekście coś na ten temat. Czy mogą czuć się bezpieczni? Również chciałbym się czuć bezpiecznie. Trudne pytanie, także nie jestem w Państwu stanie odpowiedzieć. Proszę Państwa, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, mówimy o to, co interesuje służbę celno-skarbową, czyli przemyt różnego rodzaju towarów z różnych obszarów. Proszę Państwa, nie ma państwa, nie ma służby, która jest w 100% skuteczna. Nasze działania, podejmowanie czynności wskazują, że nasza skuteczność jest wysoka. Jeśli chodzi, mówimy cały czas o bezpieczeństwie zarówno ludzi, jak i zwierząt,
tutaj chciałbym Państwu powiedzieć, że działania, jakie są podejmowane przez służbę celno-skarbową, a szczególnie wyniki Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie wskazują, że jesteśmy wiodącą służbą, wiodącą izbą, która zatrzymuje produkty pochodzenia zwierzęcego. Dlaczego mówimy o produktach pochodzenia zwierzęcego? Dlatego, że to są produkty, które mają istotny wpływ na bezpieczeństwo zarówno ludzi, jak i zwierząt. Znacie Państwo skrót ASF, chyba Państwu nie trzeba przedstawiać. Tutaj, proszę Państwa, statystyki pokazują, jak kształtuje się nasza skuteczność. Z roku na rok spada ilość wykrywanych przemytów produktów pochodzenia zwierzęcego i dobrze, dlatego też zwiększa się bezpieczeństwo. W roku 2018 było 46 tysięcy przypadków zatrzymania produktów. Rok później już było 34 tysiące, w 2019 była połowa, bo niewiele ponad 16 tysięcy, w 2021 było to 13 tysięcy, natomiast w roku 2022 w okresie konfliktu zaledwie 3,5 tysiąca zatrzymań produktów pochodzenia zwierzęcego. Co do działań podejmowanych w obszarze bezpieczeństwa, warto zwrócić uwagę Państwa na zatrzymania dokonywane w obszarze odpadów. Wiecie Państwo, że odpady stanowią istotny problem w skali globalnej. Również jeśli chodzi o Europę, w pewnym momencie rynek europejski czyszczony był przez kierunek chiński. W chwili obecnej niestety zostało to zablokowane, w związku z tym odpady stały się naszym koszmarnym snem. Nasze działania podejmowane są ze współpracy z innymi służbami, również służbami mundurowymi. W roku 2022 mieliśmy 7 zatrzymań na ilość 29 tysięcy kilogramów różnego rodzaju odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych. Dziękuję. Mam takie pytanie dotyczące trochę sytuacji też wojennej. Mówi się nawet często, że na wojnie się dobrze zarabia. Czy mimo tej całej sytuacji, jaka wystąpiła na Ukrainie, odnotowaliśmy jako służba przemyt na przykład broni, czy to na kierunku wjazdowym, czy wyjazdowym, no tutaj bardziej kierunek wyjazdowy. I takie drugie moje pytanie, czy zdarzyły się przypadki, pomimo tego, że jest wojna, na przykład przemytu narkotyków? Myślę, że to naszych słuchaczy zainteresuje. Bo wojna wojną, a życie toczy się dalej i niektórzy chcą na tym całkiem nieźle zarabiać. Proszę Państwa, odpowiadając na pytanie z sali dotyczące ujawnienia broni i amunicji, jeśli chodzi o ten obszar, Krajowa Administracja Skarbowa ściśle współpracuje ze Strażą Graniczną i Policją. Zadaniem służby celno-skarbowej jest realizacja zadań związanych z rozpoznawaniem, wykrywaniem, zwalczaniem przestępstw, wykroczeń określonych w ustawie z 29 listopada 2000 roku o obrocie, to co Państwu powiedziałem, o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa. Co do statystyki, powiem Państwu, że w roku 2022 ujawniliśmy 14 sztuk broni i 350 sztuk amunicji. Żeby zobrazować skalę, czy się zwiększyła, w roku poprzednim było to 7 sztuk broni i 210 sztuk amunicji. Medialnie nagłaśniane są sytuacje, wydaje się, że tu przez tą granicę jadą nie wiadomo jakie rzeczy. Natomiast proszę Państwa, biorąc pod uwagę nasze doświadczenie, naszą infrastrukturę, wyposażenie, podejmujemy wszelkiego działania we współpracy z tymi służbami i ta skala odzwierciedla faktycznie zjawisko, jakie ma miejsce. Przepraszam, obszar drugi, narkotyki. Proszę Państwa, no niestety chcielibyśmy, żeby wojna chociaż zatrzymała ten kierunek, czyli istotny z punktu widzenia bezpieczeństwa, zdrowia, życia ludzi. Natomiast niestety tak nie jest. Powiedziałem Państwu, zadaniem służby celno-skarbowej jest rozpoznawanie, wykrywanie, zwalczanie przestępstw, wykroczeń wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Przykładem skuteczności działania Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu w zakresie wykrywania narkotyków jest
wykrycie przemytu 272 kg haszyszu. Ta kontrabanda o wartości 13 milionów złotych wjeżdżała na teren Rzeczypospolitej Polskiej przez jedno z przejść granicznych w ciężarówce, która była przerobiona stricte pod ten przemyt. Ten towar, zatrzymany towar został przebadany przez Laboratorium Celno-Skarbowe Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego i stwierdzono, że istotnie jest to haszysz. Ciekawostką, proszę Państwa, zawartość w haszyszu substancji delta 9 THC, jej stężenie powoduje, że z zatrzymanych 272 kg haszyszu można stworzyć, wyprodukować 10 milionów dawek odurzeniowych. Czyli widzicie Państwo, jaka jest skala zjawiska, jakie jest niebezpieczeństwo, jeśli chodzi o obszar narkotyków. To tak, żeby to zobrazować, to tak statystyczny Polak co czwarty dostałby z tego transportu działkę, czyli co czwarta osoba siedząca na tej sali. To sporo. Statystycznie, czyli i dzieci, i osoby starsze, nie tylko dorośli. Pytanie moje kolejne będzie taki też obszar kontrolny, ale dotyczący bardziej naszego wyposażenia. Tu trochę takie chwalipięctwo nastąpi, ale myślę, że zupełnie uzasadnione. Czym my dysponujemy? I proszę, panie naczelniku, odnieść się też do naszych czworonożnych przyjaciół, którzy nam pomagają. Ile ich jest? Co oni robią? Jak robią? To trzeba psa zapytać. Proszę Państwa, co wpływa w istotny sposób na realizację naszych zadań? Na pewno współpraca z naszym koronnym partnerem, jaka jest Straż Graniczna, współpraca z policją i innymi służbami, ale dla nas istotnym do realizacji zadań jest infrastruktura, jaką posiadamy, i wyposażenie w konkretny sprzęt. Na infrastrukturę mamy wpływ dzięki współpracy z wojewodą i tu może wyrazy podziękowania za wsparcie w tym zakresie. Natomiast jeśli chodzi o sprzęt do kontroli, sprzęt, który wspiera proces kontroli celno-skarbowej, proces wydobywczy, to przede wszystkim urządzenia rentgenowskie, to laboratoria celno-skarbowe, czy też sprzęt specjalistyczny typu detektory przemytu bądź urządzenia wziernikowe. Dysponujemy jako Podkarpacka Służba Celno-Skarbowa, dysponujemy urządzeniami rentgenowskimi wielkogabarytowymi do prześwietlania pojazdów ciężarowych, jak również skaner, jeden z najnowocześniejszych, największych w Europie, skaner kolejowy do prześwietlania wagonów kolejowych. Inne narzędzia rentgenowskie to mobilne urządzenia na kołach, tak zwane ZB-wany, i urządzenia, które są urządzeniami skanowymi do skanowania towarów, urządzenia przenośne ręczne. Dzięki tym urządzeniom, proszę Państwa, wykrywamy przemyty różnych towarów z różnych obszarów, również tych, które zagrażają życiu, zdrowiu ludzi, ale również wpływają na bezpieczeństwo finansowe. W grupie tych towarów są narkotyki, wyroby akcyzowe, alkohol, tytoń, odpady, środki ochrony roślin i szereg innych. Co do naszych czworonogów, proszę Państwa, jest to chyba jeden z najbardziej efektywnych, jest to jedno z najbardziej efektywnych narzędzi w czynnościach kontroli celno-skarbowej. Podkarpacki UCS posiada 27 psów wyszkolone do wykrywania różnych substancji, zapachów, przede wszystkim narkotyków, tytoniu, papierosów, ale są również psy do wykrywania okazów CITES, czyli żywych wynikających z konwencji waszyngtońskiej, jak również psy do wykrywania waluty. Mamy również psy dualne, które są szkolone, czyli wgrany im jest zapach, dwa zapachy, czyli na przykład narkotyki i tytoń i waluta. Proszę Państwa, dzięki tym naszym partnerom, czyli zespoły kenologiczne, funkcjonariusz plus pies, mamy bardzo wysoką skuteczność, jeśli chodzi o wykrywanie tych grup towarowych, o których Państwu powiedziałem. To są dwa aspekty. Aspekt finansowy, czyli wykrywanie towarów, które są towarami podrobionymi,
wpływający na konkurencyjność na rynku i drugi aspekt to bezpieczeństwo, towary niebezpieczne, między innymi narkotyki, odpady, które wpływają na bezpieczeństwo zarówno ludzi, jak i zwierząt. Dziękuję. Ja tutaj dopowiem jedną taką ciekawostkę, z którą się zetknąłem. Mieliśmy i tego powszechnie nie było to wiadome, jak wybuchła pandemia, no bo nikt nie wiedział, jak COVID-19, jak długo pozostanie z nami, jak się potoczy świat w pandemii. I jeden z naszych piesków podlegał szkoleniu na wykrywanie COVID-a. To był eksperymentalny projekt. Takich piesków w Polsce było chyba 3 czy 4. Czy dwa? O, dwa takie pieski i jednym z tych piesków to był właśnie z Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego. Przeszedł testy i wyuczono go wykrywania osób zarażonych COVID-em. Przy czym, żeby uspokoić, pies nie rzucał się na podróżnych. Było to zrobione bezpiecznie, ale wyobraźcie sobie, jak musiało wyglądać szkolenie, bo trzeba go było szkolić na rzeczywistym wirusie COVID-a. Tak, dokładnie tak. No nie, ten zapach został wygaszony w tym piesku, aczkolwiek zawsze do niego można wrócić. I jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, bo ja jestem psiarzem i dlatego tak się poczuję w obowiązku, żeby to jednak uzupełnić. Słuchajcie, nasze psy nie są faszerowane narkotykami, nie opalają się haszyszem, ani też nie zażywają tytoniu. To są wszystko metody miękkie, uczone są na miękko. To pies, który szuka narkotyków, nie jest na głodzie, bo ludzie często tak myślą, że się faszeruje te zwierzątka. Nie, nie. To jest wszystko w zgodzie nie tylko z przepisami, bo oczywiście przepisy tego nie dopuszczają, ale też i z takim podejściem humanitarnym do tego. Przewodnicy psów ze swoimi towarzyszami pracy są bardzo związani. Nie tylko to chodzi o naszą służbę, to też chodzi o psy patrolowe, czy obronne z policji, czy ze Straży Granicznej. Nasze pieski zresztą często wypożyczamy, tak w cudzysłowie, innym służbom, nie? Szczególnie te do wykrywania narkotyków. Także dziękuję bardzo. Myślę, że taki temat oficjalnych pytań zakończyliśmy. Czy macie jeszcze Państwo do nas jakieś pytania? Szczególnie tutaj do mojego kolegi. No znowu ten sam pan. Dobrze. Piotrze. Emerytura dla piesków, tak? Zbyszek, bo ty pewnie masz przepisy z nas. Jasne, już oddaję głos. Ja myślę, że temat jest uregulowany, dlatego że nasze pieski i pieski w Straży Granicznej są na emeryturze. W związku z tym przepisy prawa są tak skonstruowane, że w momencie, kiedy pies jest wycofany ze służby, przechodzi na emeryturę, niekoniecznie z przewodnikiem, w zależności od tego, ile lat służby ma pies, ile lat służby ma przewodnik. Generalnie tak zwanemu brakowaniu podlegają psy w wieku od 6 roku życia, w zależności od rasy, obciążenia jakiegoś genetycznego i w zależności od tego, jaka jest decyzja lekarza weterynarii. Generalnie w służbie nie pozostają psy po 10 roku życia. Te psy przechodzą na emeryturę, są pieniążki przeznaczone na ich wyżywienie, na leczenie i jeżeli przewodnik decyduje, że chce sobie, będąc przewodnikiem tego psa, a nie idąc na emeryturę, wziąć sobie go do domu, to ma psa emeryta. Może też mieć dwa psy bieżąco w pracy i psa emeryta. Też tacy są. No to trzeba być pasjonatem. Ja mam pytanie, jaka jest kara za przemyt narkotyków? To tak w skrócie więzienia. W skrócie. A
Ale w skrócie, czy jest jakaś rozpiętość w zależności od może wielkości tej próbki? Nie jestem profesjonalistą w tym zakresie. I chciałabym wiedzieć, jakie są najczęstsze, które panowie określiliście, zidentyfikowaliście miejsca przemytu tychże narkotyków. Dziękuję. Ja myślę, że tak najszybciej pani się dowie, patrząc po stronie prawej swojej. Pan naczelnik może odpowiedzieć. Jeśli chodzi o przemyt narkotyków, substancji odurzających, oczywiście decyzję podejmuje prowadzący śledztwo prokurator, a później sądy. Natomiast tu jest wysokie sankcje. Może dlatego ktoś, kto decyduje się na przemyt narkotyków, jest desperatem. Tutaj nie ma kar w zawieszeniu, tutaj nie ma grzywnych, tylko jest kara więzienia w zależności od tego, co państwu powiedziałem w przypadku tego haszyszu, ile możemy odurzyć jaką populację, to ta kara jest łącznie z karą dożywocia. Są takie dwa chyba najbardziej ścigane przestępstwa, przemyt narkotyków i podrabianie pieniędzy. Czy jeszcze ktoś miałby ochotę? No możecie nas pomęczyć. Tak jak pana moderatora tu się śmieją, nie? Że możecie pomęczyć trochę. Rozumiem, że jest to pytanie do naszej czwórki. Oczywiście, jak najbardziej. Znaczy, ze swojej strony mogę tylko powiedzieć tak, no ja już 30 lat chodzę w tym mundurze, więc chyba lubię tą pracę i chyba mi sprawia satysfakcję. Koledzy trochę mniej, ale patrząc, no, 2 lata, o tu się od razu, 2 lata mniej. Ale proszę. W moim przypadku 24 lata służby mam, rok za rok, doświadczenie też, bo jak zaczynałem, przeszedłem od granicy zielonej po kolei etapy i przejścia graniczne różnego rodzaju. Teraz w Wydziale do Spraw Cudzoziemców jestem od jego powstania od 15 lat, także satysfakcja jest. Są różne możliwości, teraz jest troszkę inaczej dla młodych ludzi, sprzęt przede wszystkim. Służba jest wspomagana różnego rodzaju, widzicie państwo, samochody, urządzenia, to dużo daje. Także zachęcam, naprawdę jest ciekawie. Ja ze swojej strony również tak bardzo ogólnie. Służba w Straży Granicznej, nie wiem, pewnie koledzy podobną opinię wyrażą, daje duże możliwości sprawdzenia się. Jest duża dynamika zmian. Dużo się dzieje, szczególnie w tym okresie czasu, chociaż nie jest to dobry czas na to, żeby gratulować tego okresu. Jednakże specyfika służby jest na tyle rozbieżna, że w zasadzie osoba, która kandydat aspiruje do przyjęcia do Straży Granicznej, może się spełnić na stanowiskach. Jest duża rozbieżność tych stanowisk, jest duża rozpiętość tych stanowisk, jest duża ilość miejsc, gdzie teoretycznie kandydat może pełnić tą służbę, także możliwości są całkiem spore. Dynamika, sprzęt, wiele elementów, które przyczyniają się do tego, że faktycznie służba jest ciekawa i ogólnie można polecić, dlatego też corocznie organizowany jest nabór do Straży Granicznej. Z tego co wiem, chociaż nie jestem z komórki kadrowej, te ilości są coraz większe, powstają nowe przejścia graniczne, nowe etaty, dlatego też zasadnym jest to, żeby pozyskiwać nowych funkcjonariuszy, no by kandydaci również uwzględniali, powiedzmy, tą specyfikę pełnienia służby i ewentualnie składali wnioski, dokumenty, i takie możliwości na pewno istnieją. Z
tego co wiem, w tym roku Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej jest przygotowany na przyjęciu 136 kandydatów. U nas też są cały czas przyjęcia. W naszej służbie z kolei możecie Państwo znaleźć chemików, możecie prawników, matematyków, finansistów. Każdy znajdzie swoje miejsce. Naprawdę. Coś kolega? Nic dodać, nic ująć. Nasza obecność tutaj chyba świadczy, że jesteśmy pasjonatami tego, co robimy. Staż służby powyżej 20 lat. Przy tego rodzaju zadaniach i takim obciążeniu to chyba też o tym świadczy. Sam system emerytalny, który Państwo wiecie, dla służb mundurowych, jest dlatego wskazaniem tych lat służby ze względu na zmęczenie materiału. No mamy głowy już zaśmiecone tym, co się dzieje, tym bezpieczeństwem, tym, co się w kraju dzieje. W związku z tym chyba, w mojej ocenie, jesteśmy pasjonatami i mamy satysfakcję z tego, co robimy. Myślę, że służby gwarantują na pewno Państwu rozwój, rozwój osobisty, stagnację, stabilizację, czyli wiecie Państwo, że w okresie COVID-u przedsiębiorcy zwalniali swoich pracowników na SMS-a. W służbie macie gwarancję, pewność finansową, ale na pewno będziecie mieli możliwość rozwoju. Ja proszę Państwa, w swojej 28-letniej karierze zmieniałem 18-krotnie miejsce pełnienia służby. Byłem w 10 komórkach organizacyjnych, od funduszy europejskich, księgowości, po granicę wewnętrzną, po oddziały celne, postępowanie i szereg różnych komórek. W związku z tym uważam, że rozwój jest niesamowity. Znaczy wiecie, to jest tak, że zaczyna się zawsze od podstaw. Tutaj każdy z nas jak siedzi, najczęściej zaczął od granicy po prostu i od pracy na pasie i kontroli osób, bo od tego najczęściej nasi funkcjonariusze zaczynają, aczkolwiek nie zawsze. Nie zawsze. Czy są jeszcze jakieś pytania? No nie bójcie się. To jeżeli nie ma, to ja serdecznie chciałem Państwu podziękować, panu moderatorowi, prelegentom i wszystkim zadającym pytania. I chciałem Państwa zaprosić na krótką 10-minutową przerwę. I po przerwie będziemy kontynuować. Dziękuję. Przechodząc do realizacji naszego programu, zapraszam do siebie pana Jacka Cichego, zastępcę dyrektora Izby Administracyjno-Skarbowej w Rzeszowie i oddaję panu głos. Dziękuję panie dyrektorze. Proszę go włączyć, już go włączamy. Proszę bardzo. Proszę państwa, ja z uwagi na to, ja się chwilę przedstawię, bo to jest bardzo istotne, czym się zajmuję zawodowo. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Trzeba chyba bliżej. Otóż jestem zastępcą dyrektora odpowiedzialnym w Izbie Administracji Skarbowej w Rzeszowie za pion poboru, pion orzecznictwa, pion poboru i egzekucji podatków, czyli proszę Państwa, tak zwaną merytorykę podatkową. Czyli mówiąc krótko, nie zajmuję się kontrolą, nie zajmuję się bezpieczeństwem w sensie bezpieczeństwem kryminalnym skarbowym czy karno-skarbowym. Nie zajmuje się też sprawami kadrowymi i nie zajmuje się sprawami logistyki, czyli funkcjonowania urzędów. W pozostałym zakresie, czyli orzecznictwo podatkowe, w pierwszej, w drugiej instancji, w tym oczywiście uczestnictwo w sądowo-administracyjnej kontroli decyzji i aktów administracyjnych, oczywiście tak. I jeżeli chodzi o postępowanie egzekucyjne w administracji, również tak i tak zwany zgodny pobór, czyli pobór podatków. Proszę Państwa, w ramach poboru podatków zajmujemy się przy użyciu oczywiście systemów informatycznych ewidencjonowaniem w Poltaksie 2B+, to jest taki ogólny system informatyczny Krajowej Administracji Skarbowej, dochodów realizowanych na rzecz budżetu centralnego i budżetów
jednostek samorządu terytorialnego. Proszę Państwa, ja krótko w ramach tej realizacji chciałbym tutaj zaprezentować pewien obszar, który jest teraz bardzo istotny z punktu widzenia właśnie realizacji dochodów budżetowych. Proszę Państwa, tu mam taki przegląd 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Wiemy, że 20 to jest okres covidowy, 2021 to już końcówka okresu covidowego. Proszę Państwa, ta tabela w Excelu prezentuje dochody realizowane przez Izbę Administracji Skarbowej jako całość. Jako całość. Czyli w ramach tej Izby działa 23 urzędy skarbowe, które mniej więcej, można powiedzieć, w zasadzie więcej jak mniej, odpowiadają z właściwości terytorialnej powiatów. Jedynie trzy urzędy tej właściwości, tej reguły nie spełniają. To jest Podkarpacki Urząd Skarbowy, który jest urzędem wyspecjalizowanym i działa we właściwości wojewódzkiej. I dwa urzędy skarbowe w Rzeszowie, pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie i drugi Urząd Skarbowy w Rzeszowie, które razem obsługują miasto, powiat Rzeszów i powiat rzeszowski, proszę Państwa. Pozostałe urzędy, czyli w liczbie 20, odpowiadają właściwości terytorialnej powiatu. Czyli w naszym przypadku tu powiat jarosławski. Proszę Państwa, jakie dochody realizujemy? Tu jest akurat tytuły, jakie są wymienione w pozycji pierwszej. To jest, tu ja wskażę kursorem, to jest PIT w 100%. Widzimy, proszę Państwa, realizowanych jest na kwotę, jak widzimy, ta dynamika jest pokazana rok do roku, dynamika, czyli mamy w 18 3 miliardy, to jest w milionach kwoty 3 miliardy 480 milionów, już w 19 3 miliardy 822 miliony, w 20 4 miliardy 333 miliony, tu jest i nagły spadek dynamiki, proszę Państwa, rok 2021, końcówka roku covidowego, proszę Państwa, 3 miliardy 926 milionów. Wiemy, jak to w COVID-zie zamknięcia, lockdowny, działania osłonowe, tak zwane tarcze, wsparcie, dotacje, pożyczki dla przedsiębiorstw. No niestety wiele branż ucierpiało na tym, szczególnie branże, które są odpowiedzialne za usługi dla ludności, gdzie kontakt, przepraszam, z klientem jest niekonieczny. Ale również też i praca zdalna w wielu przedsiębiorstwach, w wielu urzędach też, w naszym urzędzie, przepraszam, w naszych strukturach również. Proszę Państwa, i 2022 takie odbicie po-covidowe, widzimy 3 miliardy 300, ale nie do końca, proszę Państwa, nie do końca. Dlaczego to odbicie się nie pojawiło? Nie pojawia się, proszę Państwa, bo wprowadzamy taki program jak Polski Ład i teraz niskie podatki, o czym wszyscy, proszę Państwa, wiemy i z czego wszyscy jesteśmy, że tak powiem, uczestnikami, ponieważ system, jaki wdrożyliśmy, jest to system scyfryzowany. Na portalu podatki.gov.pl można sobie przy odpowiedniej autoryzacji, przy użyciu tak zwanego profilu zaufanego, można sobie pooglądać PIT-a, oczywiście sprawdzić, zatwierdzić go, jeżeli nie zostanie skorygowany w przeciągu do 2 maja, sam się zatwierdzi, proszę Państwa, czyli to będzie rozliczenie ostateczne. W chwili obecnej, proszę Państwa, notujemy w związku z tym właśnie programem czy projektem niskie podatki, czyli zmiany stawki i podatkowej z podatku ze stawki 17% do 12%, podwyższenia tak zwanego minimum podatkowego z 8 tysięcy, to można tak uśrednić, z 8 tysięcy do 30 tysięcy. Minimum podatkowe to jest jakby ta kwota wolna od podatku, czyli od której należy pobierać od obywatela podatek z uwagi na to, że on powinien na początku sam siebie utrzymać, a potem dopiero się pobiera podatki. Więc 30 tysięcy, co jest kwotą 2600 w przeliczeniu 2500, 2600 w skali miesiąca. Proszę Państwa, to spowodowało również zwolnienie, choć ono jest wcześniejsze o rok, zwolnienie do 26 lat młodzieży z płacenia podatku PIT spowodowało te spadki, które tu widzimy. Proszę Państwa, i tak jak widzimy, z 3 miliardów 480 milionów w 18
przez bardzo wysoki 24 338 milionów, kiedy wielu podatników z naszego województwa wpadło w drugą skalę. Jeszcze mówimy o drugiej skale. Druga skala kiedyś była 86 850 tysięcy. Czyli dochody przekraczającą ten próg pierwszy opodatkowania powodowało wejście w opodatkowanie bardzo wysokie. Teraz jest to 144 tysiące. Więc oczywiście w rozliczeniu wspólnym to często może może małżonkowie czy samotnie wychowujący dziecko przekroczy tą kwotę, ale po rozliczeniu wspólnym ta kwota się dzieli na pół, więc w związku z tym ta liczba podatników, którzy przekraczają pierwszy próg podatkowy, czyli 144 tysiące, jest zdecydowanie mniejsza niż była w roku 2020. Więc widzicie Państwo, pomimo COVID-u, pomimo tych wszystkich zjawisk, te dochody w podatku PIT były realizowane w bardzo wysokich przedziałach 4 miliardy 333 miliony, teraz 3 miliardy 300 milionów 2022 i za chwilę będziemy mieli sytuację po rozliczeniu. Proszę Państwa, drugi tytuł podatkowy, jaki realizujemy w skali ISP, to jest CIT. Proszę Państwa, on już jest mniej wydajny, 741 milionów 900, 992 589 w 2021, też wywołane COVID-em te zmiany i 158% odbicie po-COVID-owe, 931 milionów aktualnie. I on nabiera tempa, ten CIT aktualnie, z uwagi na to, że na wpływ na podatki mają również tak zwane uszczelnienia, czyli to bezpieczeństwo fiskalne zależy od tak zwanych rozwiązań, które uszczelniają system podatkowy. I tutaj znane na pewno z Państwu przede wszystkim pierwsze uszczelnienie to są JPK-i, jednolite pliki kontrolne. Są to w formie elektronicznej struktury wysyłane odpowiadające deklaracji podatkowej, ale również ewidencji VAT, sprzedaży i zakupu, wysyłane do urzędów skarbowych masowo przez podatników tego podatku w formie elektronicznej, za pośrednictwem oczywiście portalu podatki.gov.pl, gdzie znajdziecie Państwo tam zakładkę czy link, wyślij swojego EPIT-a. Proszę Państwa, ten EPIT umożliwia nam kontrolę jakby w czasie rzeczywistym tego, co się dzieje u wielu podatników naraz. Jest takie oprogramowanie Lunetka, które daje możliwość weryfikacji tych zapisów. Weryfikacji, można konfrontować zakup ze sprzedażą w czasie rzeczywistym i bezpośrednio. Można konfrontować na długie odległości zakup i sprzedażą, czyli pomiędzy kontrahentami, którzy mają siedziby w odległych miejscach w kraju. Proszę Państwa, to umożliwia technologia. Poprzednio wykonywane to było na zasadzie kontroli krzyżowej, sprawdzającej. Trzeba było jechać, wysyłać, prosić o pomoc prawną. To były czasowo odległe terminy. Zanim tam trafił ten kontroler, sprawdził tą fakturę w oryginale i w kopii, porównał, mijały miesiące, proszę Państwa. Dzisiaj procedury się, to wszystko w czasie rzeczywistym jest możliwe do konfrontacji, więc wysyłane JPK-i już niedługo, tak zwane JPK-i KR-y, bo na żądanie na razie część JPK-ów możemy uzyskać, a niedługo będą obowiązkowe, czyli księgi rachunkowe. JPK-i niedługo będą obowiązkowe, księgi rachunkowe. Także całą przegląd jakby zapisów natury ekonomiczno-finansowej, które będą zawarte w księgach rachunkowych, będą możliwe w czasie rzeczywistym do analizy, tak, analizy takiej rewidenckiej nawet, które dokonuje biegły rewident księgowy, proszę Państwa. Tylko oczywiście pod kątem w urzędzie skarbowym, czyli w organie podatkowym, to jest oczywiście pod kątem podatków i nie tylko, bo są też sprawy wierzycielskie. Pod kątem ulg podatkowych również w sytuacji, kiedy interes publiczny czy interes danego podatnika wskazuje na to, że należałoby udzielić danemu podatnikowi ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. I to będzie możliwe właśnie dzięki tego, że informacje będziemy mieli bezpośrednio cyfrową. Cyfrową, czyli jakbyśmy przerobioną, przetworzoną sytuację cyfrową po to, żeby dokonywać różnego rodzaju analizy wskaźnikowej, która daje możliwość potem na stosowania na przykład polityki ulg podatkowych. Jeżeli ktoś, jego kondycja się obniżyła, to w zasadzie już interes występuje. I jeżeli zatrudnia pracowników, interes publiczny występuje w tym, aby rozłożyć mu ten podatek na raty. Proszę Państwa, idziemy do następnego tytułu, bo to mieliśmy podatki bezpośrednie, czyli PIT, CIT. Podatki bezpośrednie różnią się od podatków pośrednich tym, że dotyczą bezpośrednio źródła danego wpływu czy danego dochodu. Proszę Państwa, podatki pośrednie, podatek VAT, tak zwany podatek konsumpcyjny. W tej grupie, proszę Państwa,
on w naszych obecnie, w naszym w dobie 2022-2023 nabiera, jeżeli chodzi o swoją wydajność, ogromnego znaczenia z akcyzą łącznie. Tylko my nie jesteśmy województwem silnie akcyzowym, więc u nas tych tutaj tego nie będzie widać, bo to jest zebrane. Tylko tutaj VAT import jest istotny, jeżeli chodzi u nas, czyli ten graniczny VAT, i jest istotny również VAT od wspólnotowego nabycia paliw. Proszę Państwa, bo mamy największe przedsiębiorstwo, które w tak zwanej setce podkarpackiej jest na pierwszym miejscu, Petrotank, Orlen Petrotank z siedzibą w Widełce. Jest to największe przedsiębiorstwo obecnie w województwie, jeżeli chodzi o wskaźniki ekonomiczne i finansowe. Dlatego mamy, przepraszam, wpływy z tego tytułu dość znaczne wspólnotowego nabycia paliw. Wspólnotowe nabycie paliw jest też specyficznie uregulowane, jeżeli chodzi o VAT, ponieważ w ciągu 4 dni od nabycia należy uiścić VAT. Czyli ten VAT nie jest rozliczany w ten sam sposób, jak wspólnotowe nabycie towarów. Czyli trzeba go zapłacić, żeby potem go rozliczyć. To powoduje, że on nie ucieka w samej dokumentacji. Ma się nad nim kontrolę. Dodatkowe, proszę Państwa, uszczelnienia w VAT-ie, oprócz JPK-ów, jest jeszcze formuły tak zwanego split payment, czyli tak zwanego rozliczenia podzielonej płatności, która jest z udziałem organu podatkowego. Też organ podatkowy ma nad tym kontrolę, nad tym VAT-em, który jest. No i oczywiście, o czym zapowiedziałem, bardzo istotnym rozwiązaniem będą e-faktury, a dzisiaj to są kasy fiskalne online. Kasa fiskalna online jest to kasa, która wysyła po prostu swoje informacje drogą radiową bezpośrednio do organu podatkowego. Czyli w trakcie transakcji dokonanej przy użyciu kasy fiskalnej, na przykład, tu wymieniam, na stacji, na przykład, nie wiem, na myjni samochodowej, gdzie są automatyczne kasy fiskalne, informacja ta drogą radiową, bo to już trafia do organu podatkowego. Proszę Państwa, w ten sposób w czasie rzeczywistym możemy mieć kontrolę nad tym, co się dzieje. E-faktury. Ja niedawno byłem na konferencji z udziałem, co ciekawe, profesora z Chin, który opowiadał, że wdrożono, proszę Państwa, tam VAT w 2008 roku bodajże, ale nie wdrożono procedury tax-free łącznie z VAT-em. My mamy tutaj procedurę tax-free, która jest właśnie tą procedurą, która dotyczy takich miast jak Jarosław, Przemyśl, Przeworsk, na trasie na granicę do Korczowej, na Medykę i tak dalej. Procedury tax-free są to procedury jakby z udziałem podróżnych. Tej migracji takiej bliskogranicznej, nazwijmy to. Tu na pewno profesor Wolan cierpiał na tym powie, do 50 kilometrów. Krążą w obie strony. Między innymi ten przepływ ludności, o której wspomnieli panowie ze Straży Granicznej. Często gęsto ten przepływ nie jest związany tylko z migracją taką, powiedzmy, powojenną, czy wojenną, czy polityczną, czy to są uchodźcy. Często to jest po prostu handel, zwykły handel, przepływ to osób, które przywożą jak mrówki w tą i w tą stronę, zwożą towar i tak dalej, i tak dalej. I to w procedurze tax-free. Chińczycy nie zdecydowali się na procedurę tax-free, uznając ją za bardzo trudną do kontroli. Ale najwcześniej, jeżeli chodzi, wprowadzili e-faktury, czyli na serwerach kontrolowanych przez aparat skarbowy odbywają się transakcje, czyli tworzone są faktury i przesyłane są między kontrahentami. Dzięki temu wystawienie faktury i jej kontrola, czy ona jest pusta, czy ona nie jest pusta, czy ona odzwierciedla rzeczywisty obrót, jest możliwy w czasie rzeczywistym, w trakcie analizy przy użyciu oczywiście programów komputerowych. Wiele faktur, o czym Państwo na pewno wiecie, było pustych. I nadal są takie zjawiska, wykrywamy, tak zwanych karuzel podatkowych. Proszę Państwa, i te karuzele, one dewastują często budżet centralny, zmuszają Państwo do coraz większego wysiłku, żeby móc odzyskać ten podatek. I dlatego coraz więcej jest użytych technologii, które umożliwiają kontrolę w czasie rzeczywistym. Jak widzimy, proszę Państwa, ten VAT się poprawia. I to jest efekt tych wszystkich uszczelnień, tych działań. Było 2,797 mln, 2,636 i tu następuje dość wysoka dynamika wzrostu. 3,305 mld, proszę Państwa. W tym roku spodziewamy z dynamiką 150%. To też jest odbicie po-covidowe.
Proszę Państwa, ponieważ w COVID-zie wiele zakładów nie funkcjonowało, a jak nie funkcjonuje, to nie płacił też VAT-u. Nie było i dlatego, ale nadal w tym roku, co mogę powiedzieć, już notowania po dwóch miesiącach, nadal VAT, dynamika VAT-u wzrasta, pomimo tak ogromnej dynamiki w roku 2022, 150% wzrostu do 5 miliardów. Czyli mamy do czynienia z ogromną dynamiką, widzicie Państwo, tutaj przyrostu dochodów z tytułu podatku od towarów i usług i nadal ona wzrasta. Czyli te podatki pośrednie coraz bardziej stają się wydajne w budżecie centralnym. Są to dochody w 100% zaliczane na dochody budżetu centralnego, czyli nie są zaliczane na dochody jednostek samorządu terytorialnego. Nie stanowią, nie ma w nich udziału w dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Podatek CIT i PIT jest dzielony z samorządem terytorialnym. Proszę Państwa, i tutaj pod spodem, więc widzimy jakby globalna, pozostałe już nie będę wymieniał, co stanowi te kwoty, tych, tu na początku 1,2 miliarda, potem 642 miliony. Te pozostałe nie będę wymieniał, ale łącznie widzicie Państwo, jaka dynamika wzrostu, to co środków, jakie finansowych, jako gromadzi Izba Administracji Skarbowej co roku. 8 miliardów 304 miliony, 8 miliardów 199 milionów, 9,66 i ostatnio 9,90,966, pomimo, że wydajność PIT-u maleje. PIT-u maleje, CIT-u rośnie, ale VAT jest uzupełnieniem tych wpływów. Czyli podatek pośredni staje się głównym źródłem dochodów do budżetu państwa. Czy to dobrze, proszę Państwa? No, proszę Państwa, to jest konsumpcja. No, konsumpcja związana jest z cenami. Inflacja jest wysoka. Wiemy, że to ma wpływ na VAT. Oprócz tego, tutaj wspominali też panowie uprzednio, kupowaliśmy dużo i kupujemy. Właśnie te charytatywne zakupy na terenie województwa podkarpackiego na rzecz Ukraińców. To też jest konsumpcja. Proszę Państwa, ogromna ilość wzrostu tego VAT-u jest wynikiem charytatywnych zakupów, które myśmy dokonujemy sobie jako osoby fizyczne, czy nawet jako organizacje charytatywne. I one, te towary potem są wysyłane na Ukrainę. I często składane w sklepach, proszę Państwa. To jest wynik, mierzalnie my szacujemy to 15% wzrostu konsumpcji plus oczywiście wzrost związany z inflacją. Proszę Państwa, i potem mamy udziały. Tu na dole, to, czyli ten podatek PIT i podatek CIT już dzielimy, to dzieli to minister finansów oczywiście, według takiego rachunku, zgodnie z ustawą o jednostkach samorządu terytorialnego, dzieli to na o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dzieli to na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego. Dzieli to na gminy, na powiaty i na województwa. Proszę Państwa, podziałowi podlega PIT i to jest w zależności od ta wysokość tego podziału tutaj jest w przypadku PIT-u najwyższa, bo wynosi dla gmin 39,34%. Dla powiatów to jest 10,25%. Dla województw, jeżeli chodzi o PIT, to jest 1,6%. Szczególnym beneficjentem tego, oprócz tego jeszcze jest CIT, dla gmin to jest 6,7%, 71%, dla powiatu 1,4% i największy udział w podatku CIT ma województwo samorządowe, to jest 14,75%. Proszę Państwa, i szczególnym beneficjentem tych udziałów są miasta na prawach powiatu. Mamy 4 miasta na prawach powiatu. To jest były województwa, Tarnobrzeg, mamy Krosno, mamy Przemyśl, mamy Rzeszów. Te miasta na prawach powiatu korzystają z udziału dla gmin i powiatów łącznie. I w zakresie PIT, jak i CIT. Dla gmin jest to w ich przypadku 49,59%, czyli połowa, tak mówiąc krótko, podatku z danego obszaru trafia wpłacanego przez nas, przez osoby fizyczne, prowadzące czy nieprowadzące działalność gospodarczą, trafia do samorządu. Trafia do samorządu, jeżeli chodzi o miasta na prawach powiatu. No i 8,11. Proszę Państwa, rachunek ten jest dość skomplikowany. To nie jest taki prosty, bo trzeba jeszcze obliczyć tak zwany wskaźnik udziału. Oprócz tego, oprócz tych procentów tutaj wymienionych, czyli tego podziału między centralą a samorządem,
Jeszcze jest tak zwany rachunek udziału. Mamy ogół wpływów w podatku w PIT z danego roku. To jest 100% wpływów na terenie całego kraju. Dlatego dokonuje tego minister finansów. I minister finansów musi teraz ustalić tak naprawdę na podstawie danych z poltaksu gromadzonych przez urzędy skarbowe i informacji z urzędów skarbowych, w tym przy użyciu programów takich masowych jak hurtownia WH Tax i SPR, ustalić tak naprawdę, jaki jest ten wskaźnik udziału w tym ogółach wpływu z tego podatku. A potem oczywiście wskaźnik podziału dopiero zastosuje, czyli pomnoży przez wskaźnik udziału. I ten wskaźnik udziału, proszę Państwa, jest, ustawa tak stanowi, że zależy od tak naprawdę tak zwanej średniej arytmetycznej ważonej. Ta średnia arytmetyczna ważona to jest jakby podzielona na 3 lata. Wiemy, że mamy rok budżetowy, rok bazowy w stosunku do roku budżetowego. Mamy rok poprzedzający, więc ta średnia jest liczona według roku poprzedzającego, gdzie bierze się pod uwagę 0,5 wskaźnik. Według roku jakby kolejnego poprzedzającego, gdzie się bierze wskaźnik 0,33 i kolejnych 0,17, czyli z 3 lat się bierze, z tym, że największa waga jest tego roku poprzedzającego, rok bazowy. Czyli mamy w tym przypadku, jak popatrzymy naszą tabelę już praktycznie, to dla roku 2022, dla budżetu roku 2022 ważny jest rok bazowy, który jest 2021, a dla obliczenia tej średniej arytmetycznej ważonej są dochody osiągnięte, czyli to, co wynika z zeznań złożonych do urzędów skarbowych według miejsca zamieszkania osób fizycznych. Z lat 0,5 się bierze, czyli 50% z 20 roku, 33% z 19 roku i proszę Państwa z 18 weźmie się 17%. Dlaczego taki mechanizm jest? Mechanizm ten powoduje, że jeżeli mamy w poprzednich latach więcej tych dochodów, czyli więcej złożono z danego obszaru, w zeznaniach wykazano tych dochodów, czy płatnicy samodzielnie obliczyli podatek dla osób, to powoduje to, że niestety, a obecny rok jest gorszy, że wpływy wcale w samorządach nie maleją. Nie maleją, one są efektem tego okresu 3-letniego, one się utrzymują, bo udział, bo to jest na rachunek udziału jest wyższy. Ale oczywiście podział między centralą jest cały czas ten sam procent, dzieli się między centralą i samorządem. Proszę Państwa, dlatego w przypadku udziału gmin, jak widzimy, mamy tutaj nieproporcjonalnie. W 18 to jest w PIT-cie gminy mają 1,080 mld województwa podkarpackiego. Dynamika wzrostu jest duża w 19 na 1,208 mld. Potem następuje spadek w 20, 1,190 mld. I to nie jest uwarunkowane wcale spadkiem w kraju, bo jak widzimy w 20 PIT jest najwyższy, 4,333 mld. A w 19 był on gorszy. Wynika z tego 3-letniego ważonego rachunku, wskaźnika, który jest cofa się do tyłu, czyli w tym roku jest koniunktura bardzo dobra, ale to nie znaczy, że w samorządach jest dobra. W tym koniunktura będzie gospodarcza w danym obszarze, regionie lepsza, gorsza, to nie znaczy, że tam dochody w samorządach spadną. Po prostu jest 3 ostatnich lat i to jest, powoduje to, i to przed rokiem bazowym, że ten wskaźnik udziału w dochodach może się różnie kształtować. Proszę Państwa, więc kolejna kwestia jest, jak widzimy w 21 PIT był 3,926, a tu bardzo ładny wpływ do gmin 1,334 mld, choć PIT był niższy niż w 2020. Proszę Państwa, a tu jest wpływ nieproporcjonalny. I proszę Państwa, tu największy wpływ, pomimo, dlatego tu może być taka troszkę paradoks, że w ogół w kraju, w naszym województwie jest 3,300 mld, a PIT notuje do gmin 1,616 mld i to jest największy wpływ, jakby powiedzmy, nieproporcjonalny do spadku. Tu w samorządach rośnie, w gminach rośnie, a dochód z tego tytułu maleje w ogółu kraju. Dlatego, że udział jest większy tych województw z uwagi na poprzednie wyniki, które sięgają, tak jak mówię, lat 2020, 19, 18. Proszę Państwa, oczywiście też zależy on od istotnego elementu, jakim jest migracja. Migracja to znaczy pomiędzy, wewnątrz województwa, na zewnątrz województwa i też od sytuacji covidowej, po covidowej. Myśmy, proszę Państwa, zanotowali
pomiędzy rokiem, badając 2015 do 2022 roku, ogromny spadek liczby podatników osób fizycznych na terenie województwa podkarpackiego. To jest ponad 26 tysięcy podatników ubyło. I proszę Państwa, w niektórych powiatach było to ubytek przekraczający 6% nawet. A jedyny wzrost zanotowaliśmy w Rzeszowie i w powiecie rzeszowskim, czyli w pierwszym i drugim urzędzie skarbowym plus 13%, a na przykład wymieniam tutaj Lubaczów minus 6%. Skąd to jest? Dlaczego tak dużo ubyło tych podatników? Proszę Państwa, jak badaliśmy później, okazuje się, że duży wpływ na to miała pandemia. Pandemia, bo my, dla nas podatnikiem jest również emeryt, proszę Państwa. Emeryt i to do ostatniego dnia swojego życia jest podatnikiem. I również też uwolnienie czy pewne ulgi podatkowe, czyli na przykład młodzi przestali być w pewnym roku podatnikami do 26 roku życia, a tym samym się nie rozliczają, bo nie mają obowiązku rozliczać się z podatków ci, podatku dochodowego osób fizycznych, którzy nie mają obowiązku podatkowego, których nie wystąpi zaliczka nawet na podatek. Proszę Państwa, więc w tym momencie taka sytuacja jest. I tu mamy, proszę Państwa, te udziały miast na prawach powiatu. I te miasta są jak najbardziej bardzo w relacji do gmin. Widzicie Państwo, jak wysoko są w dochodach. Prawie 500 000 to są dochody i już tutaj przekroczyły 500 000 Są tylko 4 miasta na prawach powiatu. I one mają, z tym, że tu wiadomo, ten udział w Rzeszowa jest dominujący. To jest ponad 200 milionów w tych kwotach sam Rzeszów dostaje z tych udziałów na prawach powiatu. Proszę Państwa, i udział powiatowy. I udział powiatowy w PIT widzimy, że to są kwoty mniejsze jak w miastach, mniejsze 2-3-krotnie nawet, że 4-krotnie jak w przypadku powiedzmy gmin. No i tutaj dlaczego podobny mechanizm rozliczeniowy jest taki sam, z tym, że tu wskaźnik jest 10,25. Więc dlatego tu mamy ten powiedzmy podział między centralą a powiatem jest już zdecydowanie na niekorzyść powiatu. I proszę Państwa, ale jakbyśmy zsumowali miasto na prawach powiatu, czyli to, co otrzymuje jako gmina i to, co otrzymuje jako powiat, to niezłe dochody, można powiedzieć, że bardzo dobre dochody własne. I takim, że tak powiem, liderem jest miasto Rzeszów, których dochody własne z tego tytułu przekraczają 600 milionów. Proszę Państwa, i z tych środków własnych właśnie są różnego rodzaju inwestycje infrastrukturalne, wkłady do projektów unijnych możliwe. Dlatego te środki, które są z tak zwanego dochodów własnych, są bardzo istotne dla samorządu. Proszę Państwa, no i mamy ten CIT. Jak widzimy, CIT już jest zdecydowanie mniejszym. No, powiedzmy, to jest 134 miliony, 141 udziały gmin, no bo jest tutaj oczywiście mniejsza procent podziału, bo tylko 6,71%, więc niedużo. Pozostały rachunek tak samo, czyli ta średnia arytmetyczna ważona z 3 lat poprzedzających rok bazowy jest oczywiście z dochodów ludności zamieszkałej na 31 grudnia danego roku obliczeniowego, oczywiście ustalanych przez GUS, bo to Główny Urząd Statystyczny ustala tą liczbę, do 31 maja. Więc ta średnia ważona działa we wszystkich przypadkach, w każdym, czy CIT-cie, czy PIT-cie tak samo. Po prostu ma zapobiegać gwałtownym wzrostom, na przykład z powodu gwałtownej migracji. Ma na przykład zapobiegać w stosunku dekoniunktury. Ale proszę Państwa, trochę to robi w sposób odwrotny, proporcjonalny do tego, co się dzieje. Czyli dochody, niskie podatki, dochody maleją, a w samorządzie rosną. Więc to nie jest tak do końca, że to zabezpiecza. Proszę Państwa, i jak widzimy, na końcu mamy udziały JSP w PIT i CIT województwa, to jest na żółto, województwa, wpływach wojewódzkich z podkarpackiego PIT i CIT. I jak widzimy, to jest różnie. 52% tyle faktyczny udział wyniósł w 2018 roku. 51% tyle faktyczny udział wyniósł w 2019 roku. 45%, pomimo że był to rok bardzo dobry, ponieważ był bardzo dobry rok, a udział był niższy, 45%. I jak widzimy, te dwa podatki słabną w 2022 i udział jest bardzo wysoki, 75%.
I proszę Państwa, to jest dlatego, nigdy nie można zestawić wprost proporcjonalnie sytuację jakby w skali makro, jeżeli chodzi o dochody danego podatku w ogóle na terytorium kraju z sytuacją konkretnego samorządu, jednostki samorządu terytorialnego. Proszę Państwa, oprócz tych udziałów własnych, jak widzimy, w podatku PIT i CIT, gromadzimy szczególnie na rzecz gmin, tak zwane ich dochody własne. Czyli to nie jest udział, co bezpośrednio dochód stanowiący dochód budżetu gminy. Proszę Państwa, i tutaj są to tak zwane dochody z tytułu karty podatkowej, są to podatek od spadków i darowizn, są to czy tak zwane podatki majątkowe, jest to podatek od czynności cywilnoprawnych i odsetki za zwłokę z tych tytułów. Proszę Państwa, jak widzimy, te udziały to w milionach nie stanowią, znaczy to są miliony, ale de facto to jest 79 milionów, 87, 92, 129, 133. Czyli jak widzimy, te podatki nie rzutują tak bardzo, choć w przypadku podatku od karta podatkowa wzrosła z uwagi na pewne zmiany, lekarze otrzymali możliwość rozliczania się w formie karty podatkowej w okresie COVID-u. To była taka specyficzna sytuacja dla lekarzy stworzona. Wtedy praktycznie wszyscy z zasad ogólnych lub ryczałtu przeszli na kartę podatkową, więc ta karta odżyła i jakaś wydajność z tej karty jest dla samorządu. Ale proszę Państwa, nie stanowią tak istotnego znaczenia jak udziału w PIT i szczególnie jeżeli chodzi o ten miasta na prawach powiatu, które naprawdę korzystają w dużej części praktycznie mieszkańcy tych miast, proszę Państwa, w połowie płacą ten PIT bezpośrednio do budżetu, tak można założyć, w ujęciu średnioterminowym czy długofalowym do budżetu danego miasta na prawach powiatu, a blisko 50% na terenie miasta, na przykład Jarosław, mieszkańcy Jarosławia płacą ten podatek PIT blisko 40% na rzecz budżetu samorządowego miasta Jarosławia. Proszę Państwa, no i mamy ogółem dochody JST, proszę Państwa, 3 miliardy 312, my ściągnęliśmy 9900, więc to jest, jak widzimy, 1/3. Tutaj też, tu jest 1/4, więc widzimy, że to niemałe środki są bezpośrednio transferowane do samorządu terytorialnego. Proszę Państwa, jeszcze pokażę tak, żebyście Państwo mieli pogląd, udział powiatów w PIT. Proszę Państwa, to jest aktualne dane do 2021 roku, ponieważ taką możemy, łącznie z dynamiką zmian. Proszę Państwa, jak widzimy, o czym mówiłem, oczywiście bez miast na prawach powiatu. Są to powiaty tak zwane ziemskie. I tu mamy powiat rzeszowski, proszę Państwa. Jak widzimy, góruje 35 milionów w 19, 35 w 20, 39 w 21. Jeżeli weźmiemy powiat jarosławski, proszę Państwa, to 20 milionów, 19, 21 milionów. Proszę Państwa, to jest o wiele podobny poziom stalowowolski, 23, 22, 25 milionów. Proszę Państwa, weźmy też bardzo dynamiczny powiat mielecki, proszę Państwa. 32 miliony, 31 milionów, 34 miliony. Tam działa strefa ekonomiczna Europark Mielec, proszę Państwa. Weźmy też również dynamiczny dębicki, 29 milionów, 28, 32 miliony. Więc, ale mamy też bardzo słabe powiaty, na przykład bieszczadzki, proszę Państwa. 3 miliony, 3800. Praktycznie to jest 1/10 z tego, co w powiecie, na przykład to mielecki. Na przykład powiat, kolejny bardzo słaby powiat, to jest powiat leski, czyli te powiaty bieszczadzkie. 4 miliony, 4 miliony, 4 miliony. Kolejny bardzo słabo, lubaczowski, 7 milionów, 6 milionów, 7 milionów, proszę Państwa. Także widzimy, jaka jest różnica, jaki jest dyferencjał pomiędzy powiatami. To nie jest jednolita w sensie finansowym zasobności struktura. Naprawdę są na przykład powiat rzeszowski, który jest tutaj w tym przypadku, oczywiście bez miasta Rzeszowa, liderem. I on ma 35 milionów, 35, 39 aktualnie i cały czas dynamika jest dość wysoka.
Proszę Państwa, też Mielecki, 32, 31, 34, też dość wysoka dynamika, ale mamy też powiaty bieszczadzkie, który nie ma 10% z tego. I teraz proszę sobie wyobrazić, że ten bieszczadzki musi korzystać z subwencji ogólnej, z dotacji, głównie subwencji ogólnej, część podstawowa, część wyrównawcza, więc będzie, bo inaczej z własnych dochodów, nawet tych, które my gromadzimy z podatku od spadków i darowizn, z karty podatkowej, no nie bardzo będzie mógł sobie, że tak powiem, zrealizować jakieś większe inwestycje, czy nawet remonty na terenie własnego powiatu, a nie mówiąc o polityce społecznej, jaka będzie realizowana. Takie są różnice. Często jak ja prezentuję, to niektórzy są nieświadomi, audytorzy, że taka różnica jest pomiędzy powiatami. Podobnie jest między gminami. A jeszcze jakbyśmy dodali powiat, że miasto powiat Rzeszów, to już w ogóle jest, mówiąc krótko, kosmiczna różnica, proszę Państwa, jeżeli chodzi o województwo. I proszę Państwa, ostatnia jeszcze tabelka, żeby Państwa nie zanudzać. To jest udział w CIT-cie. I tutaj jest też, no CIT nie jest tak bardzo wydajnym w tym wypadku, bo te udziały nie są duże, ale niektóre powiaty, które mają powiedzmy, tutaj jest też miasta są wymienione, które mają powiedzmy spółki osobowe, czyli mają takie przedsiębiorstwa funkcjonujące w ramach, na podstawie kodeksu spółek handlowych i więcej na przykład różnego rodzaju przedsiębiorstw, nawet stowarzyszeń i różnego rodzaju organizacji, które zaliczamy tutaj do grupy osób prawnych, w sensie podatkowym zaliczamy, to one uzyskują jako takie znaczenie ten CIT dla nich ma. Na przykład tutaj Mielec, jak widzicie, on ma strefę ekonomiczną Europark Mielec, dużo przedsiębiorstw, dużo spółek i ma już 2 300 000 wpływu z tego tytułu. Podobnie Dębica ma taką podstrefę, ma duże przedsiębiorstwa też, tam jest Goodyear, 2 000 000, proszę Państwa. Ale jak widzicie, proszę Państwa, powiat rzeszowski jeszcze ma znaczenie 2,5 miliona, bo wiadomo, strefy ekonomiczne wokół Jasionki, wokół powiedzmy gmina Głogów, Trzebownisko, firmy tam zlokalizowane. Ale proszę Państwa, też wracamy do tego bieszczadzkiego, gdzie takich przedsiębiorstw nie ma. 76 tysięcy, proszę Państwa. 221, 194 tysiące. Tak mało, że to praktycznie rzecz biorąc nie jest nawet już 10% w niektórych przypadkach. To jest poniżej 10%. Proszę Państwa, jeśli chodzi o powiat jarosławski, proszę bardzo, 776 tysięcy, 955 i 1 400 000. I tutaj sytuacja się w Jarosławiu poprawia, szczególnie w roku 2021 roku i dynamika, tu powstaje coraz więcej właśnie podmiotów CIT na terenie miasta, jest 149%, czyli większa dynamika i też to jest notowane w systemie REGON i KRS. Proszę Państwa, a łącznie widzimy 17 milionów 22, 29, 131% dynamiki. Dynamika jest bardzo duża tych podmiotów i one będą miały coraz większe znaczenie. No jak widzimy w Rzeszowie, też miasto Rzeszów tu mamy już pokazane, 5 milionów, 5 milionów, 6 milionów 600, no a miasto Przemyśl, na przykład miasto Krosno, jeszcze ma to znaczenie, 1 milion 400, 1 600, ale Przemyśl, proszę Państwa, 400 tysięcy, 500 tysięcy, 800 tysięcy, a już w ogóle Tarnobrzeg to jest 200 tysięcy, 334 tysiące, 516 tysięcy. Czyli w tych miastach na prawach powiatu, to dawnych województw, to naprawdę jest ogromna różnica teraz. Już po tych 30 lat, po tych 20 latach, 23 latach od zmiany zasadniczego terytorialnego podziału kraju, trójszczeblowego podziału kraju, czyli od 2001 roku, nazwijmy to, do 2023 roku, te miasta, które dawniej były województwami, część jakby no, traci swoją rolę, nawet osiąga finansowe wyniki gorsze niż miasta, które dotychczas nie miały statusu wojewódzkiego. Na przykład relacja Tarnobrzeg i Mielec jest zdecydowana tutaj no, na rzecz Mielca. Proszę Państwa, krótko podsumowując, więc jak widzicie Państwo, administracja skarbowa, której ja tutaj reprezentuję, no, stara się, aby ściągnąć jak najwięcej pieniędzy do budżetu państwa, w tym do budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Krajowa Administracja Skarbowa w związku z tym się modernizuje. Modernizuje się w tym sensie, że wprowadzane są nowoczesne technologie, wprowadzane są też
nowoczesne struktury administracyjne. Ta struktura jest skonsolidowana, wykorzystuje maksymalnie możliwości informacyjne, wewnętrzne, na przykład pomiędzy służbą celno-skarbową, funkcjonariuszami na granicy, a służbą skarbową w urzędach skarbowych, czy tak zwaną służbą cywilną w urzędach skarbowych. Również też wykorzystuje współpracę transgraniczną ze służbami Unii Europejskiej w ramach tak zwanego Komitetu Współpracy Unijnego. Więc tak naprawdę próbuje, działania podejmuje w tym obszarze, aby nie zwiększając obciążeń podatkowych, jak widzicie Państwo, bo te obciążenia podatkowe się nie wzrosły. PIT wprost przeciwnie, stawka została obniżona, aby zwiększyć dochody do budżetu poprzez coraz większą likwidację szarej strefy, czarnej strefy, czyli zwiększyć dochody nie poprzez to, żeby obciążyć tych podatników, co uczciwie płacą, tylko ściągnąć tam, gdzie ci są podatnicy, którzy nie płacą. Ta szara strefa w 2015 roku wynosiła 29%. Dzisiaj się zmniejszyła, ale nadal jest bardzo duża. Nadal wynosi to około 14% i jest bardzo wysoka. Proszę Państwa, dużo pieniędzy jest tam, które nie zasila do budżetu, krążą zupełnie w innym obiegu i w związku z tym ta administracja, żeby zwiększyć tą reaktywność swoją, te możliwości pozyskania informacji, szybkiego pozyskania informacji, możliwość szybkiego odzysku tych strat, no musi się modernizować i tutaj ta sprężyna państwa musi działać w tym kierunku, żeby jak najwięcej technologii, jak najwięcej nowoczesnych rozwiązań, abyśmy mogli ogarnąć rynek, który jest, rzeczy dzieją się naraz w wielu miejscach, proszę Państwa, to nie jest takie proste. To jest też obszar europejski, obszar gospodarczy. To są transakcje, które swobodnie przepływają na tym obszarze i trudno je kontrolować, trudno je wyłapywać. Ja pamiętam w 2015 roku taka dygresja. Proszę Państwa, do Polski 16 codziennie, tak podawała prasa notabene wtedy, wjeżdżało 500 cystern lewego paliwa, proszę Państwa. 500 cystern dziennie lewego paliwa. Proszę Państwa, cysterny te wjeżdżały z dokumentacją i celną, i akcyzową, informującą, że przejeżdżają w tranzycie przez terytorium Polski. Na przykład do rafinerii słowackich, czeskich, węgierskich. Proszę Państwa, myśmy zaczęli to sprawdzać. Powiedzieliśmy, sprawdzamy. Podłączaliśmy GPS-y pod cysterny i jechaliśmy za cysterną, proszę Państwa. Na 8 przypadków, 8 okazało się fałszywych. Nikt nie jechał na Słowację, tylko na tajnych stacjach benzynowych się zlewali, gdzie tam gdzieś czasami stacje były od wielu lat nieczynne, tylko służyły jako rezerwowe stacje, proszę Państwa. W ten sposób właśnie i potem wprowadzono rozliczenie dla nabycia paliw, podatek właśnie na tym gruncie, że musi wcześniej zapłacić ten VAT, zanim go rozliczy. Więc dlatego mówię, karuzel naprawdę kręciło się bardzo dużo, tak mówiąc kolokwialnie. I to były z udziałem całego obszaru europejskiego, z praniem brudnych pieniędzy. Proszę Państwa, zaczęto raz, że Ministerstwo Sprawiedliwości tu wprowadziło do kodeksu karnego tak zwaną zbrodnię VAT-owską, która jest zagrożoną karą 25 lat więzienia. Już nie jest tak łatwo produkować na miliony puste faktury, bo za to można iść naprawdę do więzienia. Ale no, jak te procedery udało się zmniejszyć, ale naprawdę nie zlikwidować. I dalej przed KAS stoi wyzwanie modernizacyjne, które jest cały czas no, istotne i ważne. Dziękuję. Serdecznie dziękuję. Czy ktoś ma może pytania? Odpowiadam na pytanie, to bardzo ważne pytanie, ponieważ chciałem to w pewnym momencie o tym właśnie mówić, dlaczego tak są niskie dochody. Proszę Państwa, jedną z przyczyn zasadniczych jest oczywiście rozwój tych terenów, czyli no, ta część, która wpływa oficjalnie, to jest mniej więcej 85%, te 15% to jest ta szara strefa, więc tam rozwój tego terenu opartego o agroturystykę, opartego o mikroprzedsiębiorstwa, no nie może dawać tego efektu w postaci PIT-a. Dodatkowo te obszary zwolna się wyludniają, więc podatnicy jeżdżą, młodzi szczególnie, wyruszają do dużych miast. Oczywiście to zrozumiałe.
jadą do miast tam, gdzie jest praca, tam, gdzie jest możliwość pozyskania mieszkania, dobrej pracy, dobrego wykształcenia. Więc te obszary, no powiedzmy, nie dość, że i gospodarczo są no, lekko zaniedbane, to oprócz tego następuje duża migracja stamtąd. Jedyna szansa, jaka się stwarza, to jest szansa tych okresów sezonowych. Na przykład w powiecie bieszczadzkim czy leskim mamy tą Solinę. Tam się tworzą nagle maksymalna liczba firm. Ale proszę Państwa, my, nasze doświadczenie tego wybuchu firm w okresie sezonu nie jest, powiedzmy takie, mówiąc krótko, korzystne, ponieważ to są w większości firm, które, część tych firm, nie, oczywiście nie mówiąc, nie wskazując, nie płaci podatku. To są firmy, które okresowo się tworzą w obszarze na przykład Soliny i okolic, ale nie płacą podatku. Agroturystyka do 7 łóżka jest zwolniona z podatku, dopiero powyżej 7 łóżka. Także do 7 łóżek zajmowany właściciele agroturystyki nie płacą podatku. A rolnicy nie płacą podatku dochodowego, tylko z działu specjalnych produkcji rolnej. Więc dlatego no, są to tereny, które tak naprawdę no, agroturystyka, sezonowość i hodowla i rolnictwo oraz ta kwestia tej gospodarki drzewnej, która no, wiemy jest na ten moment w dużej części różnie opodatkowana, ta gospodarka drzewna, bo jeżeli mamy do czynienia ze sprzedażą przez Lasy Państwowe, no to nie chcę się na ten temat wypowiadać, ponieważ bym pewnie jakieś tematy polityczne musiał poruszyć, ale nie chcę, ale przetwórstwo potem tego drewna już jest opodatkowane, ale to, co się dzieje w przypadku tej zrywki, to różnie jest z opodatkowaniem. Proszę Państwa, to jest zasób 11-miliardowy, jakie posiadają Lasy Państwowe. Dobrze. Czy jeszcze jakieś pytania? Jeszcze mamy. Panie Piotrze. Dziękuję za pytanie. Otóż z tym pierwszą częścią pana pytania, to znaczy włączeniem obywateli Ukrainy w ten system, no to już tutaj panowie ze Straży Granicznej na to pytanie częściowo odpowiedzieli, ponieważ w momencie, kiedy uzyskali obywatele Ukrainy numer PESEL, stali się, że tak powiem, uczestnikami i składek, obowiązku uiszczania składek, jeżeli osiągają dochody lub są zatrudnieni na terytorium RP, na ubezpieczenia społeczne, jak i podatków. W momencie, kiedy uzyskali PESEL, mogą rejestrować firmy bez żadnych dodatkowych zezwoleń na terytorium RP. Tak, w chwili obecnej my rozliczamy obywateli Ukrainy w jednym urzędzie rzeszowskim, pierwszym urzędzie skarbowym w Rzeszowie. I czy ta liczba wzrosła? Proszę Państwa, nieco wzrosła, ale takiej ogromnej dynamiki nie notujemy. Jak się by na początku zdawało, że z liczby 900 tysiąca obywateli Ukrainy, którzy się będą rozliczać, wzrośnie to parokrotnie. Wcale nie wzrosło parokrotnie. Mało, nadal mamy problemy z kontaktami z nimi. Często podają właśnie w Straży Granicznej adresy na Ukrainie. A gdy nie mamy innego adresu, musimy korespondować z adresem na Ukrainie w chwili obecnej. To jest problem, ponieważ nikt tam nie odbiera poczty, nikt się nie kontaktuje z nami. Wcale ta liczba tak mocno nie wzrosła, aczkolwiek założyli głównie firmy prywatne tutaj. Ale jeżeli chodzi o liczbę zatrudnionych, wcale nie wzrosła. Z tego, co ja wiem, mogę tutaj panu jeszcze odpowiedzieć, w zachodnich województwach, czyli powiedzmy na Pomorzu, Warszawa, Mazowieckie, Małopolskie, wrocławskie, tam jest lepiej, ale u nas nie. U nas decyduje
w tym zakresie. U nas decyduje przede wszystkim to, jesteśmy blisko granicy. Oni wjeżdżają, chwilę popracują i wyjeżdżają, proszę Państwa. I to jest problem. Też problem z tym plus 500, ale to o tym nie chcę mówić. U nas po prostu jest za blisko granicy, więc tutaj nie ma takiej sytuacji, że to jest ruch, tak powiedzmy, transgraniczny bardziej niż jakaś osiadłość. I często traktują nas troszeczkę jako taka stacja przeładunkowa, przesiedleńcza do innych województw, do innych części Europy. Więc mamy, wcale ta liczba nie wzrosła, pomimo że my robimy różnego rodzaju akcje zachęcające, próbujemy do urzędów skarbowych dotrzeć, próbujemy dotrzeć też i do Ukraińców. Nie ma aż tak dużego wzrostu liczby podatników u nas. Dziękuję. Dobrze, serdecznie dziękuję. Panie dyrektorze. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo za pytania. A ja zapraszam do siebie pana Marcina Zaborniaka, dyrektora generalnego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Panie dyrektorze, zapraszam. Słychać mnie tak. Dzień dobry Państwu, nazywam się Marcin Zaborniak, jestem dyrektorem generalnym Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Jest mi niezmiernie miło, że mogę tutaj u Państwa być. Jest mi też niezmiernie miło, że mogę przekazać kilka słów. Pozwólcie, że usiądę. Szanowni Państwo, w związku z faktem wybuchu wojny na terytorium Ukrainy do naszego kraju w różnych szacunkach przyjechało tak naprawdę kilka milionów obywateli Ukrainy. Tą prezentację, którą tutaj mam przed sobą, co prawda ona nie jest na dzisiaj aktualna, ale też tytułem wstępu chciałem Państwu pokazać, jak to wszystko się rozwijało, bo tak naprawdę pomoc, którą udziela nasz kraj, my, na dzień dzisiejszy obywatelom Ukrainy, to w zasadzie suche cyfry, suche dane, które niekoniecznie będą Państwa mogły interesować, więc pozwoliłem sobie wykorzystać prezentację, którą już swego czasu żeśmy, że tak powiem, posługiwali się. Szanowni Państwo, to jest już tylko takie wstęp, wprowadzenie. Otóż wszelkie sprawy, które miały miejsce, tutaj już bym musiał się wgłębiać w temat, sprawy polityczne, sprawy działań związanych z naruszaniem naszej granicy, czy też granicy też i Unii Europejskiej. Tutaj zapewne nie jestem do końca uprawniony, bardziej tutaj są inne służby jak Straż Graniczna, czy przedmówca mój reprezentujący Krajową Administrację Skarbową, ale niestety wszystkie rzeczy, które działy się przy naszej granicy, zarówno tutaj na terenie województwa podkarpackiego, jak i województwa lubelskiego, nie mówię tutaj o takich rzeczach, co spotkało nasz kraj graniczący z Białorusią. Wskazywało na to, że dzieje się coś, co może przenieść odpowiedni skutek i to nastąpiło w lutym tamtego roku, jak Państwo wszyscy wiecie. Wszyscy w zasadzie, bardzo zdecydowana większość naszego społeczeństwa zaangażowała się w tą pomoc. W pomoc, która była niezbędna i która na początku była pomocą bardziej spontaniczną. Dzisiaj to już jest pomoc w zasadzie, można powiedzieć, prawie że w 100% zharmonizowaną, ustaloną, zliczoną i realizowaną.
pomoc, która dzisiaj opiera się już na środkach zgromadzonych w funduszu pomocowym, który działa przy Banku Gospodarstwa Krajowego. Zrobiła to ustawa o pomocy społecznej, przepraszam, ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Jest to ustawa z 12 marca 2022 roku. Szanowni Państwo, zacznę może od początku tutaj, zaraz na początku zostały zorganizowane tak zwane punkty recepcyjne. Nasze województwo ze względu na swoje położenie, ale nasz sąsiad z północy, czyli województwo lubelskie, byliśmy traktowani od początku jako województwa recepcyjne. Co to znaczy? To znaczy, że tutaj tak naprawdę zgodnie z przyjętymi zasadami obywatele Ukrainy mieli przebywać jak najkrócej. Przyjmowało się mniej więcej 48 godzin po to, aby po przybyciu na terytorium, pozwólcie, że będę mówił już tylko o naszym województwie, więc po przybyciu na terytorium naszego województwa, czy też przekroczenia granicy naszego państwa i tutaj zostały zorganizowane takie punkty recepcyjne, gdzie ci przebywający uzyskiwali wszelaką pomoc. Tutaj też, szanowni państwo, był zorganizowany transport. Ludzie ci byli kierowani w głąb naszego kraju, ale też i do krajów innych, bo nie jest tak, że nie byli przekazywani czy też wysyłani, przepraszam za takie określenia, do innych krajów, tutaj Słowacja, Czechy, Niemcy, etc. Szanowni państwo, w naszym województwie oprócz tego, że na początku istniało spontanicznie zorganizowanych więcej tych punktów recepcyjnych, tak naprawdę mieliśmy 6 i te 6 punktów recepcyjnych istniało najdłużej. Na dzień dzisiejszy państwu powiem, że punkt recepcyjny, który został, jest to punkt zlokalizowany na dworcu PKP w Przemyślu. Jest to punkt, który został zorganizowany i jest pod nadzorem wojewody. W punkcie tym na dzień dzisiejszy oprócz pracowników Urzędu Wojewódzkiego, bo tacy tam są, oprócz miejscowych wolontariuszy sprawują służbę wojskowi z jednostek obrony terytorialnej. Już tylko tutaj bezpośrednio jest ta pomoc ze względu na osoby przyjeżdżające komunikacją PKP. Tak jak zacząłem, szanowni państwo, byliśmy województwem recepcyjnym. Na samym początku Polskę podzielono w takich oto kryteriach, czyli województwo lubelskie przekazywać miało uciekających obywateli Ukrainy, że tak powiem, na część północną naszego kraju. Z województwa podkarpackiego mieliśmy kierować właśnie na południową część kraju. No oczywiście założenia były na początku, wszelkie te założenia były cały czas zmieniane, gdyż powiem uczciwie, taka spora liczba uchodźców, jaka do nas przybywała, ten podział już po w zasadzie kilku dniach nie spełniał swojego wymogu. Nie mogliśmy tego robić w taki sposób, żeby sztucznie dzielić przybywających do nas obywateli Ukrainy i przekazywać na południe czy na północ. Po prostu przekazywaliśmy na teren całej naszej ojczyzny i ten podział już został, że tak powiem, zniesiony. Dla ciekawości tutaj taki rys, to jest pik, jaki był. Proszę sobie wyobrazić, tutaj jest pokazane 6 marca, szanowni państwo, w ciągu jednej doby mieliśmy łączna liczba osób odprawianych. Można na wjazdach do RP to było, proszę państwa, blisko 80 tysięcy na dobę. Powiem tak, bywałem na granicy, nie dlatego to mówię, żeby się chwalić, ale z przyczyn zawodowych, bo dość często. Powiem państwu, że sam nigdy w życiu przedtem i chyba nie życzę sobie kiedyś indziej, jak to wygląda, bo wbrew pozorom zjawisko było trudne i nie odzwierciedla tego telewizja, tylko rzeczywiste przebywanie na granicy pokazywało, o jakiej skali mówimy. Ludzi, którzy uciekają, przemieszczają się przed toczącymi się działaniami wojennymi.
Nie jest to przyjemne, ale niestety tak to wyglądało i tutaj chyba największy ukłon w stronę nie tylko funkcjonariuszy Straży Granicznej czy Krajowej Administracji Skarbowej, Policji, Wojska, ale też i wszystkich ludzi dobrej woli, którzy tam byli. Straż Pożarna, przepraszam, bo powinienem też o niej powiedzieć. Tak to wyglądało. Na dzień dzisiejszy sytuacja się już tak jak gdyby można powiedzieć unormowała. Ten tutaj jak mój poprzednik, pan dyrektor wspomniał, u nas raczej widuje się ludzi, którzy przyjeżdżają i wyjeżdżają. To raczej nie są już osoby, które przebywają na naszym terytorium zbyt długo, chyba że przemieszczają się w głąb naszego kraju czy w głąb Unii Europejskiej. Szanowni Państwo, tytułem wprowadzenia następny pik, który pokazuje o skali ewakuacji, jaka miała miejsce. Tutaj proszę Państwa są pokazane wszystkie punkty graniczne, którędy największa ilość osób dostawała się na terytorium naszego kraju. Koleją, tak jak Państwo tu widzicie, ponad 300 tysięcy, tutaj Straż Pożarna. Tu chodzi o to, że tych ludzi z tych punktów recepcyjnych, którzy do nas przybywali, musieliśmy ewakuować, czy też przewozić, wysyłać w głąb naszego kraju, więc tu Państwo macie podane takie dane bardziej statystyczne, jakimi środkami lokomocji. Muszę powiedzieć tutaj, że jeśli chodzi o transport autokarowy, zaangażowane były autobusy nie tylko Straży Pożarnej, ale w większości z całego kraju, ale też i proszę Państwa autobusy komunikacji miejskiej. Z naszego miasta także, z miasta Rzeszowa, z Przemyśla były te autobusy, też i prywatni przewoźnicy, którzy dostarczali transport i tutaj proszę Państwa tych ludzi żeśmy wywozili. Tutaj proszę Państwa taki rzut, jeśli chodzi o kursujące pociągi, przewiezienie ludzi w tysiącach, to tak, żeby nie zanudzać. I proszę Państwa, liczba uchodźców, którym udzielono pomocy w punktach recepcyjnych. To jest liczba w tysiącach, żeby było jasne. Oczywiście przy okazji punktów recepcyjnych zostały też zorganizowane punkty pomocy medycznej, które były zorganizowane też na tych punktach recepcyjnych. Tutaj jest proszę Państwa taki pokazany slajd, który pokazuje czy też przedstawia Państwu kierunki oraz ilości różnych towarów, które zostały przekazywane i były przekazywane i przez kogo i przez jakie magazyny. Dla ciekawości powiem, bo może nie wszyscy wiedzą, że w naszej uczelni też w hali sportowej dzięki uprzejmości pana rektora funkcjonował magazyn związany z pomocą humanitarną. Muszę też powiedzieć, że nie miałem z tym żadnych problemów, bo sam osobiście do pana profesora dzwoniłem, prosiłem o to, bo tak to proszę Państwa na początku wyglądało. To administracja zmieniła na pewien czas swoje funkcjonowanie. Nie było to tak, że jak dzisiaj przyjmujemy zgodnie z procedurami wynikającymi z ustawy o postępowaniu administracyjnym 30 dni ustawa. Nie, szanowni Państwo, to się wszystko odbywało na zasadzie dobrej woli, na zasadzie telefonów, a tak naprawdę dopiero po 2-3 dniach to wszystko było legalizowane w formie administracyjnej i tak naprawdę jak żeśmy coś otwierali, to nigdy nie było, że jest decyzja, czy będzie decyzja i nikt nie był zainteresowany tym, abyśmy to na bieżąco robili. Oczywiście pewien okres, pewne natężenie minęło i po pewnym czasie normalnie zaczęliśmy funkcjonować, normalnie wszystkie rzeczy działać zgodnie z przepisami. Nie wspomnę, że wcześniej też były działania z przepisami związane, bo proszę Państwa, tu macie Państwo też transfer środków finansowych, jaki szedł z rezerwy ogólnej państwa i z funduszu pomocy. I tutaj pozwolę sobie na chwilę zatrzymać i stanąć, bo szanowni Państwo, na dzień dzisiejszy, tutaj pozwolę sobie jeszcze ściągawkę, bo nie jestem w stanie wszystkich kwot zapamiętać, więc proszę o wybaczenie. Szanowni Państwo, na dzień dzisiejszy my realizujemy poprzez wojewodę
to są środki, które są kierowane z funduszu pomocowego, który powstał przy Banku Gospodarstwa Krajowego. I tak naprawdę cała ta ustawa odnosi się nie tylko do pomocy, ale do różnych obowiązków, przywilejów i tak dalej. Tutaj, co już było wspominane, tutaj pan dyrektor wspomniał, nadanie numeru PESEL powoduje, że te osoby jak gdyby już są w naszym systemie, korzystają z wszystkiego, ale też i stosuje się do nich pewne obowiązki wynikające z tego, że przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polski. I szanowni państwo, te osoby już pozyskując numer PESEL są jak gdyby w całym obiegu, powiedzmy, administracyjno-księgowym, że tak się wyrażę, może to nie jest zbyt ścisłe określenie, ale określenie, które dla niektórych jest zrozumiałe. Te osoby mogą już wykonywać pracę, mogą zakładać działalność gospodarczą, rozliczać się u nas. No i proszę państwa, to też te zadania były wykonywane za pośrednictwem samorządów, gdyż wnioski o dowód też się składa w samorządach ze względu na miejsce zamieszkania. Tutaj było brane pod uwagę miejsce pobytu, nie miejsce zamieszkania, tylko miejsce pobytu i zgłoszenia wniosku. Szanowni państwo, więc posłużę się troszeczkę takimi danymi, które są najbardziej obrazowe. Są dwa artykuły z tej ustawy pomocowej, tak zwany artykuł 12 i artykuł 13. Te dwa artykuły odnoszą się właśnie do kwot. Do kwot i do, że tak powiem, szeroko pojętego katalogu pomocy, która jest kierowana pod kątem obywateli Ukrainy, ale też i jest przekazywana i zarówno do samorządów, jak i do osób prywatnych, ale też i różnych innych podmiotów, stowarzyszeń, fundacji, etc. Szanowni państwo, więc artykuł 12 w naszym województwie, tak jak wstępnie tutaj pokazałem, byliśmy województwem, które po prostu było województwem recepcyjnym, czyli przyjmowało na krótki pobyt, ale też i dość duża liczba osób została. Znaczy w skali województwa nie jest to wiele, ale zostawało dużo z tych osób, muszę powiedzieć, z informacji uzyskanych od Straży Granicznej, bo na tych informacjach bazujemy, po prostu wyjechało z powrotem na Ukrainę i oni to tak raczej tutaj przyjeżdżają i wracają. Inaczej wygląda się sytuacja w głębi kraju, inaczej wygląda sytuacja w innych województwach. A więc zaczynając o pomocy, cały katalog skupiony to jest tak zwany, zacznę może od artykułu 12. Jest to artykuł, w którym wojewoda jest zobowiązany poprzez porozumienie zawrzeć umowę z podmiotem, u którego przebywają obywatele Ukrainy. Na dzień dzisiejszy w naszym województwie mamy tylko jedno takie porozumienie z gminą w Krośnie. Poza tym pozostałe to są wypłaty, które są realizowane na wniosek. Na wniosek, szanowni państwo, czyli obywatele Ukrainy, którzy już zdobyli doświadczenie, nabyli numer PESEL, składają wniosek ze względu na swój pobyt w danej jednostce gminy, w danej jednostce samorządu terytorialnego. I szanowni państwo, są to kwoty niebagatelne, bo żeby tak państwu tylko powiedzieć, to jest tak, że przepraszam, już mówię. Wypłata świadczeń pieniężnych właśnie z tego artykułu 13, czyli to jest tak zwane przyjęte, to jest 40 zł, prawda? Z tym tylko, że każdy, który gości obywateli Ukrainy, czy też każdy podmiot, tu, którego przebywają, może zgłosić wniosek o podniesienie tej kwoty. 40 zł to jest tak zwana kwota wyjściowa. Różnie to jest, ze względu na to, że na terenie przebywa na przykład osoba z niepełnosprawnością. U nas na terenie województwa podkarpackiego średnia tej kwoty to jest w granicach 50-55 zł. Tak jak mówiłem, to są różne dodatkowe inne czynniki, które podnoszą kwotę pobytu danej osoby, czy też utrzymania tej osoby. I teraz tak, proszę państwa, dla ciekawości. Wypłata świadczeń pieniężnych właśnie z tytułu wniosków w tamtym roku to było 115 milionów na terenie naszego województwa, a już tylko, proszę państwa, za 2,5 miesiąca to jest 8 milionów.
to są właśnie te tak zwane 40 zł, co ja mówię, to jest tak przyjęte. To jest po prostu na zasadzie, że osoby przebywające składają wniosek i mogą przebywać zarówno u osób fizycznych, jak i u różnych podmiotów. Są to różne, proszę Państwa, instytucje, fundacje, stowarzyszenia, ale na dzień dzisiejszy, Szanowni Państwo, najwięcej przebywa tych osób, obywateli Ukrainy przebywa jeszcze w dalszym ciągu na terenie naszego województwa najwięcej osób fizycznych. Łącznie chciałbym Państwu powiedzieć, że na dzień dzisiejszy, na dzień 15 marca na terenie województwa podkarpackiego przebywa, Szanowni Państwo, 9724 osoby. Mam tutaj takie rozpisanie, żeby uzmysłowić Państwa. Powiem szczerze, że jak zbierałem sobie te dane tak bardziej specyficznie, nie zdawałem sobie sprawy, że najwięcej na terenie naszego województwa gości nasze miasto. Powiem Państwu szczerze, jeszcze kilkanaście dni temu bym tego nie powiedział, bym nie miał świadomości. Wydawałoby mi się, że oczywiście jest to Rzeszów. I rzeczywiście może tak jest, tylko wiecie, tutaj musimy rozróżnić tych obywateli, którzy do nas przyjeżdżają i przebywają. Są ludzie, którzy korzystają z naszej pomocy, ale są ludzie, którzy nie korzystają z pomocy państwa polskiego. Jeśli chodzi o osoby, które korzystają z tej pomocy na dzień 15 marca, Szanowni Państwo, na terenie naszego miasta oficjalnie przebywało 2001 osoba. I teraz zatrzymam się trochę tutaj. Te 2000 osób, które przebywają na terenie naszego miasta, są to osoby, które właśnie składają wniosek do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, czy też mogą przebywać u nas, ale też z różnych powodów mogą zgłaszać te wnioski w gminnych ośrodkach pomocy społecznej. Każdy samorząd weryfikuje to, przelicza, ustala tą kwotę, tak jak mówię, wyjściowa jest to 40 zł i przekazuje do nas, do Urzędu Wojewódzkiego, gdzie są te kwoty weryfikowane. Nie, Szanowni Państwo, bo tak naprawdę weryfikacja podlega i odbywa się na terenie gminy właściwej, która występuje z wnioskiem o wypłatę tych środków, jeśli chodzi o środki na utrzymanie. Następnym, proszę Państwa, tutaj już w kolejności miastem to jest Rzeszów, tam jest prawie blisko 900 osób. Proszę Państwa, Przemyśl 580, no i miasto Dębica 462 osoby. Z tej całej puli, którą Państwa podałem, 9700 przebywających na terenie naszego województwa i pobierających, czy też korzystających z pomocy środków, ponad 7800 to są osoby, które są, że tak powiem brzydko, zlokalizowane u osób fizycznych, czyli tak naprawdę to jest 80% ponad przebywających na terenie naszego województwa, to są osoby przebywające u osób fizycznych. 1500 to są, tak jak wspomniałem, ośrodki prowadzone przez organizacje pozarządowe, kościelne, schroniska dla bezdomnych, etc. Szanowni Państwo, cóż jeszcze mógłbym powiedzieć takiego suchego, jeśli chodzi o wypłatę świadczeń? Aha, dobrze. Szanowni Państwo, więc jak jestem już poganiany, więc pozwólcie tylko, że powiem tak, tylko na sam koniec. Środki wydatkowane przez gminy w województwie podkarpackim z funduszu pomocy od początku to jest 21 951 tysięcy, ale to są tylko środki wydatkowane w obszarze tak zwanej pomocy społecznej, czyli zasiłki jednorazowe i zasiłki, z których obywatele Ukrainy tak samo korzystają, jak i patrząc na państwa, to powiem państwa rodzice, czyli 500+. Na tym poprzestanę. Dziękuję bardzo. By sesję pytań przenieść na zakończenie, jeżeli takie się pojawią, a teraz serdecznie zapraszam. Bardzo dziękuję. Dziękuję również i przepraszam za takie wkroczenie. Zapraszam pana wicedyrektora do spraw rynku pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy Macieja Karasińskiego i oddaję panu głos.
Pozdrowienia od mojego szefa Tomasza Czopa, dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Postaram się szybko. Przede wszystkim cieszę się, że państwa tu widzę, że mogę do was mówić tak trochę skrótem. Was widzę, bo uczę trochę dzieci. To młodzież też mi jest bliska. Pozwólcie tak króciutko. Wojewódzki Urząd Pracy jest instytucją rynku pracy. Oprócz WUP-u, czyli nas, Wojewódzkiego Urzędu, są powiatowe urzędy pracy. Tutaj jest pani dyrektor. Proszę wstać i się ujawnić. Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu. Taki urząd również jest w każdym powiecie. Chciałbym dużo powiedzieć, a przede wszystkim chciałbym też do was skierować pytania, ale nie wiem, czy prowadzący mi na to pozwoli. Przede wszystkim powiem, czym się te instytucje rynku pracy zajmują. No, pomocy w tym, żeby jak najmniej było bezrobotnych, czyli pomocy bezrobotnym, żeby wychodzili, ale również szykowaniu, między innymi pomaganie wam w tym, żebyście zdobywali wykształcenie adekwatne do waszych potrzeb i pracodawców. A więc jeżeli to nam się udaje zrobić, to jesteśmy bardzo zadowoleni. Do tego celu mamy co najmniej dwa ogólne fundusze, chociaż w tej mijającej perspektywie mieliśmy trzy. Jeden to był tak zwany Power, to jest taki skierowany do młodzieży do 29 roku życia. Drugi to Fundusz Pracy dla Wszystkich, taki krajowy fundusz. No i europejskie fundusze regionalnego programu operacyjnego, którym zawiaduje tu pani marszałek jako członek zarządu z panem marszałkiem i decydują, w jakich kierunkach te pieniążki wydawać. My jako WUB dysponujemy Europejskim Funduszem Społecznym, czyli tak zwane miękkie pieniążki, nie na inwestycje, nie na budowy drogi czy innego typu działania twarde, ale na miękkie, a więc inwestycje w człowieka. I tutaj w tym obszarze bardzo się angażujemy, wiele robimy. Jakbym chciał mówić i pokazywać prezentacje, które tu przekazałem, to pewnie by dosyć długo zeszło, ale jakby można cofnąć na tą pierwszą. Kwota, która tutaj jest wskazana, to jest kwota zaplanowana na ten rok i do 27 roku. Sporo tego jest. To są euro. Przeliczcie to sobie 4,6 chyba, albo 7. No to koło 3 miliardów zaczynamy mieć, dysponować środkami. Oczywiście zależnie od kursu euro, ta kwota się może zmieniać. Ale to jest kwota, która jest przeznaczona na takie trzy obszary. Ale zanim zacznę mówić jeszcze o tych pieniążkach, powiem coś, co jest adekwatne do sytuacji, co mówili wcześniej paneliści w pierwszym panelu i częściowo moi poprzednicy w tym drugi. A mianowicie tym, że są na terenie Polski w tej chwili Ukraińcy, mieszkańcy wśród was są, słyszałem, jest około 200 czy może więcej studentów z Ukrainy. Pozdrawiam serdecznie. Cieszę się, że z nami jesteście, ale życzę wam, żebyście jak najszybciej mogli wrócić do swoich bliskich i domów. Cóż ja chciałem powiedzieć, że te pieniążki, o których tutaj mówię, czy te fundusze, one są nakierowane na wszystkich jednakowo, niezależnie od tego, kto, czy to jest obywatel Polski, czy Ukrainy. Ze względu na ustawę, która w wyniku działań wojennych została przez polski parlament podjęta, wszystkie te narzędzia, zarówno przez PUP-y świadczone z Funduszu Pracy, jak i ze środków unijnych, są na równi dostępne dla wszystkich. No, można powiedzieć, że dla Polaków trochę mniej jest, ale to takie trochę może delikatnie mówiąc. Natomiast o cóż chodzi? Są dedykowane środki po to, żeby pomóc w szczególnej sytuacji tym, którzy dotarli na nasz teren i aby ich przystosować, pomóc im w tym okresie trudnym, kiedy po przeżyciu traumy, opuszczeniu własnej ojczyzny znaleźli się u nas, pomoc psychologiczna, nauka języka polskiego, czy nostryfikacje dyplomów, czy zdobycie kwalifikacji nowych lub podniesienie kwalifikacji. Te środki są w takich dwóch projektach dedykowane. Ale ja jeszcze wrócę do Europejskiego Funduszu Społecznego
I króciutko jeszcze tylko powiem. Mamy trzy, bo tutaj jakbyśmy przechodzili, byłoby dużo i by nam to zeszło sporo czasu. W związku z tym ja powiem o takich trzech blokach, na które te pieniążki, te 3 miliardy są przeznaczone. Pierwsze to jest, one są równorzędne. Zacznijmy od edukacji, bo jesteśmy tutaj w Alma Mater. A więc pieniążki przeznaczone na edukację to jest jeden z głównych nurtów przeznaczonych pieniążków właśnie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wspomaganie zarówno kształcenia ustawicznego, ale również przedszkoli, szkół podstawowych i szkół średnich. Niestety bezpośrednio do szkół wyższych nie ma w EFES-ie, ale jeżeli szkoła, wy jako studenci i kadra zechcecie się angażować we współpracę na przykład ze szkołami podstawowymi, ze szkołami średnimi, wtedy te środki również będą dla tego środowiska waszego dostępne. Więc to są te pieniążki na edukację od przedszkola do opola, a więc na wszystkich etapach edukacyjnych, a te dostępne w zakresie kształcenia ustawicznego, to również wy jako studenci możecie równolegle z tych środków korzystać. Drugi obszar to rynek pracy. Więc wszystkie instrumenty, które posiadają powiatowe urzędy pracy, bo to one są na głównym froncie. Wojewódzki Urząd Pracy jest troszeczkę z boku, aczkolwiek też bezpośrednio spotyka się z bezrobotnymi, którzy wracają z emigracji, chcą się zarejestrować, chcą poświadczyć swój pobyt za granicą, no to my to legalizujemy, nazwijmy, natomiast pani dyrektor później wypłaca zasiłek. A więc te pieniążki przeznaczone na pomoc bezrobotnych, one są właśnie skierowane na różne formy. Jakie? Na formy aktywizacji zawodowej, czy staże, a więc pewne stypendia stażowe, czy zatrudnianie subsydiowane w postaci robót publicznych, czy zatrudnienie u pracodawców. Ale też i coś, co was dotyczy, ja liczę, że tutaj nawet się już trochę wproszę, zaproście mnie, to wam coś powiemy razem z Piotrem Morochem, który tu jest, a nie wyszedł, bo tutaj komuś się pomyliło, że już opuścił, jest wśród nas pan kierownik. Przyjdziemy i będziemy mówić, jak można założyć działalność gospodarczą, korzystając się ze środków unijnych, czy z Funduszu Pracy. To jest już 40 tysięcy na jedną osobę, spora kwota. Jeżeli byście chcieli założyć tą działalność gospodarczą, możecie z tego skorzystać. Dlatego z waszym kierownikiem Centrum Kariery Zawodowej będziemy starali się ewentualnie w tym zakresie pomóc, żeby was przygotować. No i trzeci obszar to jest tak zwana integracja społeczna. Tu jest pomoc wszystkim osobom wykluczonym, a więc to są osoby długotrwale bezrobotne, są osoby chore, są osoby niepełnosprawne, są osoby uzależnione od innych osób. A więc to, w tym obszarze jest również możliwość pozyskiwania środków z funduszu, europejskich funduszu, który jest u nas nazwany FEDP, Fundusz Europejski dla Podkarpacia. Ja chyba tyle. Jak będą pytania, to bardzo proszę. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. A w tym momencie zapraszam panią Annę Huk, wicemarszałek województwa podkarpackiego. Zapraszam. Szanowni państwo, ja już tutaj nie będę powtarzać podziału, klasyfikacji podatków, źródeł dochodów. Znaczy tak, na jedną rzecz chcę zwrócić uwagę. Tutaj już szczególnie dużo było powiedziane, jak ta sfera przychodów wpływa na to, jak samorządy się rozwijają. Trzeba też jedną rzecz powiedzieć, że przy podziale, prawda, na samorządy gminne, powiatowe i samorząd województwa podkarpackiego, tak naprawdę wiele rzeczy udaje się, czy w transporcie, czy też w innych konkursach, dzięki temu, że jest współpraca między samorządami. Bo to też nie jest tak, kiedy są drogi wojewódzkie, że na terenie danego samorządu, że po prostu bez współpracy z danym samorządem po prostu dana gmina nic nie wie, my wchodzimy i realizujemy inwestycje. Tak się nie dzieje. Dziś mimo tego, że COVID,
mimo że jest dalej trudna sytuacja ze względu na trwający konflikt, ale też myślę, że Państwu widać, niektórzy też narzekają na przykład w niektórych powiatach, że no, trzeba długo stać w korkach, bo jest tyle remontów dróg. Faktycznie jest tych sporo inwestycji, no też je kiedyś trzeba zrealizować. Między innymi są takie inwestycje chociażby w kierunku bieszczadzkim właśnie po to, żeby ten teren też otworzyć i ten był istotny. My też wiemy, że to też nie jest tak, że pewne nie mają wpływu na to, że mieszkańcy się przenoszą do innych województw, miejsc, powiatów czy gmin. Ma to też polityka samorządów. Dziś można by powiedzieć, że bardzo ważna jest przede wszystkim inwestycja w infrastrukturę, ale też bardzo ważna jest inwestycja w takie zadania jak zabezpieczenie, nie wiem, przedszkoli, żłobków, opieka senioralna. Dlaczego? Dlatego, że ci, którzy są wydolni, czyli chodzą do pracy, też potrzebują mieć pomoc, tak, gdzie na moment, kiedy idę do tej pracy, można było no, zostawić bezpiecznie dzieci, czy też osoby starsze, które w rodzinach i też potrzebują wsparcia. Szanowni Państwo, każdy samorząd, któremu też zależy na dochodach z budżetu, racjonalnie patrząc też dba o to, aby no, jednak tych mieszkańców przebywało w danym miejscu, dlatego że to są też konkretne dochody dla samorządu. Też zależy na tym, żeby pojawiali się przedsiębiorcy, bo to są też konkretne wtedy dochody dla samorządów. I żeby pojawiali się z kolei przedsiębiorcy, to bardzo ważna jest infrastruktura, bo szukamy czego? Szybkiego przemieszczania się, dostępności do też pracowników i to jest też bardzo ważna rzecz, żeby ci pracownicy, no, patrząc na rynek pracy i na gospodarczość, no, nie musieli aż tak przemieszczać się, aby znaleźć pracę. Więc tak naprawdę, szanowni państwo, taka gospodarka podatkami w danym samorządzie, nie patrząc na szczebel, czy to jest gminny, czy powiatowy, czy u nas w województwie, jest to rzecz bardzo odpowiedzialna. Planowanie tego budżetu to jest dosyć też skomplikowany proces, ponieważ jest to dokument, który jest też uchwalany na sesjach, a tak naprawdę zarząd, czy burmistrz, czy wójt jest tą osobą, która tak naprawdę wykonuje zadania, które no, radni uchwalili, a później też radni sprawdzają tak wykonanie. I teraz wykonanie tych budżetów, realizacja inwestycji decyduje też o tym, że na przykład no, radni decydują się, żeby absolutorium udzielić i na następny rok był wójt, był burmistrz, czy był zarząd. Więc wiele rzeczy tak naprawdę wydaje się, że podatki to nic, ale tak naprawdę one tak naprawdę wpływają na całokształt naszego funkcjonowania w danym terenie, gdzie żyjemy. Jeżeli będą jakieś pytania, to odpowiem. Natomiast na co chciałam zwrócić uwagę? Ciekawa jestem, czy na przykład Państwo wiecie tutaj gdzieś w terenie, jakie są instytucje, które bezpośrednio podlegają pod marszałka i dają miejsca pracy. Może ja od razu podpowiem, bo jest to szpital wojewódzki, który mieści się w Jarosławiu. Mamy też szpital wojewódzki, wprawdzie troszkę dalej, ale w Przemyślu, Ojca Pio. Mamy też szpital wojewódzki, który też podlega pod nas w Żurawicy. Więc cieszymy się, że rozwój tych instytucji wpływa na to, że tutaj osoby podejmują decyzję, żeby mieszkać w Jarosławiu i nie emigrować. Powiatowy Urząd Pracy należy do jednych z najlepszych w województwie, jeżeli chodzi o wykorzystanie środków, to też jest bardzo ważne, bo tak jak mówię, powiązanie wydaje się podatki, a inne tematy są bardzo odległe, ale tak naprawdę jak one są wykorzystane, jak wracają do konkretnego mieszkańca tak naprawdę po to, żeby mu się żyło bezpiecznie i po to, żeby ta jakość życia się podnosiła, a dzisiaj to jest właściwie rzecz, na którą wszyscy przede wszystkim zwracają uwagę.
Ja ze swojej strony dziękuję, bo też nie chcę. Serdecznie dziękuję. Zapraszam pana doktora habilitowanego Marka Cierpiał-Wolana i proszę o prezentację. No, zobaczymy. Dzień dobry państwu. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Kiedyś pracowałem w tej szkole i miło sobie tę pracę wspominam w Jarosławiu. Ale jako belfer to ja do was, zanim zacznę, znaczy chcę pokazać 2-3 slajdy, mam z 18 czy 20, też nie chcę państwa zanudzać, bo pewnie już się trochę nudzicie tymi naszymi, nie, ja sobie przeklikam. Ja zadam państwu pytanie, bo tu dużo było o takich, tu pan dyrektor z KAS-u mówił o wpływach podatkowych, o tym, dlaczego jest w jednym powiecie mniej. Ile jest firm na Podkarpaciu? Szybciutko. Strzelamy. No, nie bójcie się. Ile? Mało. Znacznie więcej. Studenci. Studenci. No szybciutko. Mówimy o czymś. Mówimy o finansach. Mówimy o wpływach podatkowych, mówimy o CIT-cie, o podatkach różnego rodzaju, a musimy wiedzieć, o czym mówimy. A ile jest ludzi na Podkarpaciu? Pytam studentów. Ile? Ludzi? Proszę państwa, firm na Podkarpaciu, i to sobie zapiszcie, stan na dzisiaj jest ponad 180 tysięcy. Ponad 180 tysięcy. Oczywiście mówimy o spółkach prawa handlowego i osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. No musicie się czegoś nauczyć. Ile jest ludzi na Podkarpaciu? Nieco ponad 2 miliony. W Rzeszowie około 200, nieco ponad 200 tysięcy. Tu też ilu jest Ukraińców? Pan dyrektor mówił, że podał kwotę chyba 10 tysięcy, tak około 10 tysięcy. No proszę państwa, żeby ich porządnie policzyć, jest cały zespół, który też działa między innymi we współpracy z panem dyrektorem, ale generalnie w GUS-ie on działa i próbujemy to zrobić przy pomocy tak zwanych big data, czyli przy pomocy danych z telefonii komórkowej, z kart płatniczych, chociaż teraz z kart płatniczych dyrektor NBP-u oddziału w Rzeszowie mówił, że te dane z kart płatniczych, które służą normalnie do śledzenia też, bym powiedział, skali migracji, nie są za bardzo dobre, ponieważ obywatele Ukrainy przyjeżdżają do Polski masowo i wybierają złotówki, dogrając trochę na kursie. W związku z tym, jeżeli ktoś stoi przy bankomacie i ma 10 kart i wybiera, to za bardzo po tych kartach tych ludzi policzyć się nie da. Ale telefonia komórkowa to jest dobre źródło. Mamy podpisaną w tej chwili umowę z dwoma operatorami telefonii komórkowej i rzeczywiście streamingi takie dzienne dostajemy i niebawem policzymy dokładnie, czy no, z dużą wiarygodnością, ile tych obywateli. Bo problem jest to, o czym mówił tu dyrektor z KAS-u, dane w układzie rzeczywistym. W tym czasie takim, żeby można było powiedzieć, ile czego jest, prawda? Nie tylko jeśli chodzi o na przykład, powiedzmy, turystów, nie tylko jeśli chodzi o, powiedzmy, nie wiem, wielkość wyprodukowanych dóbr i usług, ale także ile osób, Polaków, cudzoziemców w danym momencie, bo to jest ważne z punktu widzenia logistycznego. Chcę jeszcze powiedzieć tak trochę w kontekście, skomentuję niektóre te wystąpienia, które wymagają... Proszę państwa, dane wymagają narracji, czyli dane wymagają pewnego opisu, bo one same, oczywiście, że mówią dużo, ale one wymagają pewnego kontekstu, pewnego opisu. Dyrektor z KAS-u mówił o tych powiatach, o tym, że to trochę spada w niektórych powiatach. No demografia. Ile ludzi mniej więcej, jak się wam wydaje, umiera się i rodzi na Podkarpaciu? Strzelamy. W
tych okresach, powiedziałbym, w 2019 to było gdzieś około 20 tysięcy. Około 20 tysięcy ludzi się umierało i rodziło. W 2021 roku ponad 26 tysięcy osób zmarło. Przy urodzinach na poziomie 18, niecałe 18 tysięcy. A więc widzicie Państwo, że to jest też jedna z przyczyn tych spadków wpływów z podatku, bo dyrektor mówił o tym, że no, liczy się nawet emeryt, prawda? Jeżeli mamy wzrost tych zgonów, liczby zgonów, to chciałbym, żebyście to Państwo też zapamiętali. Te trzy przynajmniej, ile firm, ile ludzi i ile się rodzi i umiera. No dobrze, proszę Państwa, teraz tak przechodzę do... Jestem do Państwa dyspozycji jako, powiedzmy, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego. Możecie Państwo mi zadawać pytania o inflację, o, nie wiem, PKB, o co Państwo chcecie, bo to GUS liczy. GUS liczy inflację, GUS liczy PKB. Jak Państwo wiecie, inflacja jest teraz co? Trendy, jest taka bardzo, bym powiedział, sexy, jakbyśmy to powiedzieli, prawda? Możemy tutaj o tym też porozmawiać, jak się tą inflację liczy, jak my to robimy, jak my to po prostu, krótko mówiąc, kalkulujemy, prawda? Dlaczego to wychodzi w niektórych obszarach tak, a nie inaczej? Z ilu tych dóbr i usług liczymy tą inflację, bo to jest też ciekawe, jak liczny jest ten koszyk. Ale dobrze, jeszcze zanim się Państwo nad tymi pytaniami zastanowicie, to ja mam tutaj ze 20 slajdów, ale zostawię to, będziecie Państwo mogli sobie oglądać, ale pokazać mogę, powiedzmy, takie może najciekawsze, bo tu to nie padło, o tych dochodach, na przykład jeśli chodzi o jednostki samorządu terytorialnego, że ważny był ten element Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Popatrzcie, w 2020 roku ten taki, można by powiedzieć, no faceci podobno kolorów nie rozróżniają, ale taki pomarańczowa wkładka, prawda, gdzie widać, że byłoby gorzej, gdyby nie ten Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, rzeczywiście bogaty, wprowadził nam tu w te dochody własne JST taką dobrą rzecz. Te dynamiki to sobie Państwo prześledzicie. O tutaj chyba, tu może pan dyrektor z KAS-u mógłby to skomentować, bo był spadek duży podatku dochodów osób prawnych, prawda? Potem wzrost, a jeśli chodzi o osoby fizyczne, to popatrzcie Państwo, mieliśmy co? Mieliśmy taką odwrotną tendencję i to jest też taki lekki paradoks, prawda? Ale to może pan dyrektor później, zadamy mu pytanie. Popatrzcie Państwo na gminy, bo tak wszyscy o powiatach mówili, no okej, ale ciekawsze jeszcze jest, jak to jest w gminach. Mamy tutaj gminy, gdzie mamy dochody własne na jednego mieszkańca, które te gminy, to właśnie ciekawe, że wcale nie ten Rzeszów, tak, tylko te maluchy, tak, są tutaj lepsze. Cisna, Solina, Ostrów. No oczywiście pewnie każdy wie, że ten kontekst się liczy, prawda, w tych gminach. No czasami jest tak, że różne rzeczy się zdarzają, ale mamy też spadki, które tutaj Państwo widzicie. To takie ciekawostki chcę tylko pokazać. Dotacje budżetów gmin na jednego mieszkańca. Zwróćcie Państwo uwagę i też tu Cisna, Kurówka, Harasiuki, Krzeszów, Baligród. Też zwróćcie Państwo uwagę, że na jednego mieszkańca te dotacje w tych gminach są takie fajne i tutaj też trzeba sobie popatrzeć. No o wydatkach nie będę mówił w szczegółach, ale popatrzymy na inwestycje. Wszystkich teraz strasznie, proszę Państwa, no, ekscytują te inwestycje czy wydatki inwestycyjne. No, jak Państwo widzicie, te wydatki inwestycyjne, to różnie wychodzi. No, tu po gminach widać, na Podkarpaciu, że one nam ciuteczkę nam spadają, ale teraz w 2020 na pewno będziemy mieli wzrost, ale popatrzmy na gminy, jak to wygląda. Mamy tutaj taką sytuację, jeśli chodzi o wydatki na jednego mieszkańca, w 2021, ale punktem odniesienia jest 2015.
To jest, proszę państwa, jak statystyka czasami mówi, mówi się, że co? Małe kłamstwa, duże kłamstwa i statystyka, prawda? No, wiecie państwo, no jak biorę 2015 punkt odniesienia, to mogę trochę też i po co? Po bajdurzyć, bo no ważny jest ten punkt odniesienia. Czasami w gminie w danym roku może być akurat jakaś sytuacja gorsza, a rok temu robiła jakąś inwestycję życia. Ale ten 2015 jako referencyjny często się przyjmuje. Popatrzcie państwo, no mamy te takie słupy jasne, to one powodują, czy pokazują wzrost, ale mieliśmy tutaj też takie gminy, w których nastąpiły co dosyć widoczne spadki. No i no, wynik budżetowy to też jest takie ekscytujące. Jest Jarosław, który nie wypada najlepiej, powiem szczerze. Mówię o wyniku budżetowym, ale to w przypadku samorządów, jednostek samorządu terytorialnego, to sytuacja jest taka, powiedziałbym, no też taka trochę alchemiczna. Dla firmy, jak jest wynik finansowy, to on o czymś mówi. Dla jednostki samorządu terytorialnego trochę tak, trochę nie. Traktujemy to z przymrużeniem oka, tym bardziej, że tutaj jest, widzicie państwo, chwalił dyrektor Krosno, a tutaj też jest w tej grupie na nie. Także, no, ale liczymy też. To musicie państwo wiedzieć, że jest ten wynik budżetowy liczony także tak samo jak dla firmy, dla jednostek samorządu terytorialnego. I tutaj są takie, tak jak państwo widzicie, w 2020 nadwyżkę wykazało 155 JST. Ile jest gmin na Podkarpaciu? Ile gmin, studenci? 160. Czyli 160, 155 wykazało nadwyżkę, 27 deficyt. Proszę państwa, no i zadłużenie. Na koniec zadłużenie. To też jest zawsze ciekawe. Zadłużenie JST w procentach dochodu ogółem. To jest też takie, taki wskaźnik, który może budzić emocje. Widzicie państwo, tutaj jest podział na powiaty, miasta na prawach powiatu i województwo. Wszyscy wiemy, że to są trochę inne, to wy jako studenci też powinniście wiedzieć, że to są takie oddzielne budżety, prawda? Budżet wojewódzki, budżet gminny, budżet powiatowy, prawda? Także, ale ciekawsze jest, ciekawsze będzie to, zwróćcie państwo uwagę, zadłużenie gmin w procencie do dochodu w ogóle. I tutaj popatrzcie, znowu wchodzi na to, że te maluchy mają sytuację dosyć dobrą, nie mają zadłużenia, prawda? Ale być może czasami się tak zdarza, że zadłużeni są ci w tych procentach, którzy mocno co? Działają, inwestują, pożyczają i to tak działa jak w firmie. Wiecie państwo, kiedyś był Nobel z ekonomii, który dotyczył tej relacji czego? Kapitału własnego do kapitału obcego i się okazuje, że w porządnie prowadzonej firmie to nie jest tak najlepiej, że jest się co? Na takim totalnym plusie, prawda? Cała zabawa polega na tym, czy inwestujemy, czy się rozwijamy, czy jesteśmy innowacyjni. Do tego są potrzebne obce co? Obce pieniądze, obcy kapitał. Stąd te wskaźniki też należy traktować, tak bym powiedział, trochę z przymrużeniem oka. Jeżeli to JST, ta jednostka samorządu terytorialnego rozwija się dynamicznie, idzie do przodu, widać to wszystko, prawda? Tak jak na przykład, no powiedzmy też w Stalowej Woli, to jest element po prostu większej długookresowej strategii. No, gdybyśmy chcieli coś powiedzieć na temat czego? Na temat sytuacji, jak zwykle ona jest jaka? Trochę na tak, trochę na nie, jak w życiu. Tak? W związku z tym to jest zamiast podsumowania. Czekam na pytanie od państwa w tej grupie pytań, które gdzieś tam pewnie zaraz padną. Dziękuję serdecznie. I proszę o zadawanie pytań do naszych prelegentów. Raz. Kto ma jakieś pytania? Proszę bardzo. Mam pytanie do dyrektora.
Ponieważ jest to pytanie takie teraz intrygujące wszystkich. I przede wszystkim nas, też skarbowców bardzo, ponieważ od tego zależy również no, nasza tutaj dochodowość w najbliższych miesiącach i w tym roku też. Mam pytanie, kiedy ta inflacja zacznie spadać? Bo to jest pytanie zasadnicze. Szczególnie bazowa inflacja dotycząca tych towarów żywnościowych pierwszej potrzeby. No, proszę Państwa, no oczywiście, ponieważ ja zacząłem zadawać pytania panu dyrektorowi, dostałem pytanie, na które praktycznie, no jako dyrektor Urzędu Statystycznego czy część dużej firmy, która zajmuje się liczeniem, nie powinienem odpowiadać, dlatego że podobała mi się taka odpowiedź, bo wszyscy myślą, że to NBP liczy inflację, prawda? No wiadomo, że NBP inflacji nie liczy, tylko NBP ogłasza czasami te konteksty inflacyjne. Inflację my liczymy. Zanim odpowiem, znaczy spróbuję wyminąć się z tej odpowiedzi na to pytanie, to opowiem Państwu, że no, ja zatrudniam do liczenia inflacji prawie ponad 40 osób, ankieterów, którzy chodzą, badają, sprawdzają do tego samego sklepu to samo masło, to samo mleko, to samo skrócenie spódnicy na przykład, bo to jest w USU, w tym koszyku takim inflacyjnym jest około 1000 dóbr i usług. 1000, które tych reprezentantów tak zwanych, które obserwujemy i sprawdzamy ceny, podstawiamy to potem do takiego czegoś, co się nazywa indeks Laspersa, to Państwo ze statystyki powinniście wiedzieć. Taka prosta rzecz, gdzie w liczniku jest P1, czyli cena z okresu na przykład z tego miesiąca, a w mianowniku cena co? Z okresu poprzedniego. I to jest bardzo proste, bardzo prosto się to liczy, prawda? Cena do ceny. Tylko no, tak jak powiadam, tam są i co? I paliwa, i żywność, co mocno waży, ponad 20% benzyna tam, jak się chodzi o luty, o inflację za luty, ponad 20, żywność ponad 20. Pytanie, kiedy to się skończy, no tak jak tu ktoś powiedział, że to jest takie pytanie trochę do proroka, tak? Bo proszę Państwa, to jest funkcja wielu zmiennych. Gdybym miał zaryzykować, ale nie jako dyrektor urzędu, tylko jako po prostu, nie wiem, osoba fizyczna i tą odpowiedź proszę tak traktować. Absolutnie mówię to w swoim imieniu, a nie w imieniu instytucji. I to mi się też, tak jak mówiłem, często podoba, jak specjaliści coraz częściej się tak wypowiadają. A więc gdybym miał zaryzykować, to powiedziałbym, że ten kres tej inflacji jest już, powiedziałbym, blisko albo jesteśmy już na szczycie. Dlatego, że jak Państwo wiecie, 18,4 ogłosiliśmy w ubiegłym miesiącu. Święta są, mówiliśmy, święta zawsze były takie procykliczne, proinflacyjne. No bo ludzie więcej wydają, prawda? I zawsze było tak, że święta powodowały ciutkie nakręcenie tej inflacji. No trudno sobie wyobrazić, żebyśmy też w roku wyborczym mieli jakieś ogromne presje takie na to, żeby pozwolić na te wzrosty. Stąd wydaje mi się, że jeśli jeszcze ta inflacja będzie na wysokim poziomie, tym, bo mówię 18,4, żeśmy ogłosili, to może to być jeszcze w tym miesiącu. Później według mnie, to jest moje subiektywne zdanie, będzie spadać. Też nie zaryzykuję, bo od tego są prognozy Narodowego Banku Polskiego. Tam jest całe centrum analityczne, które robi symulacje, tak jak to są naprawdę tutaj takie poważne, wieloróznaniowe modele. No trudno powiedzieć, czy ona rzeczywiście będzie jednocyfrowa pod koniec roku. Tego bym nie zaryzykował. Natomiast tak jak powiadam, to, że jesteśmy u szczytu tej inflacji, to bezwzględnie tak. Ale zapamiętajcie z tego, co powiedziałem, że co? Że jest w koszyku, w tym koszyku inflacyjnym jest ponad, nieco ponad 1000 dóbr i usług
I zapamiętajcie sobie jeszcze z tej inflacji, że inflację liczymy jak? Mamy średnioroczną inflację, mamy inflację miesiąc bieżący do analogicznego miesiąca roku poprzedniego i mamy inflację miesiąc bieżący do miesiąca poprzedniego. Czyli no, te trzy takie wskaźniki inflacji, które liczymy. Ja mówię, wszyscy się ekscytujemy tą potoczną inflacją. Ta potoczna inflacja to jest miesiąc bieżący do analogicznego miesiąca roku poprzedniego. Ale też warto wiedzieć, jak już tu jestem, że to, co mówimy inflacja, to mamy na myśli wskaźnik cen dóbr i usług konsumpcyjnych. Ale my liczymy nie tylko taką inflację, liczymy też inflację na przykład w pewnych takich dziedzinach, które wykraczają poza ten koszyk dóbr i usług konsumpcyjnych. I na przykład warto wiedzieć, jak ktoś podpisuje na przykład umowy, załóżmy budowlane, to waloryzacja tych umów budowlanych nie musi się odbywać o to CPI, bo co ma ta budowlanka wspólnego z, powiedzmy, z dobrami i usługami konsumpcyjnymi, chociaż czasami pewnie ma, tylko są wskaźniki liczone przez GUS, które bardziej jakby bliżej są pewnym dziedzinom takiego życia gospodarczego i to do tego też Państwa namawiam, żeby tutaj sugerować inne wskaźniki inflacji do waloryzacji takich umów. Także ta inflacja potocznie to są dobra i usługi konsumpcyjne, ale my inflację liczymy nie tylko w tym zakresie. Także jak mogłem, wywijałem się z tej odpowiedzi. W związku z tym mówię, w mojej opinii ona powinna być już, mówię, to już takie Himalaje według mnie. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania? Pytań nie widzę. Także w imieniu organizatorów Krajowej Administracji Skarbowej, Instytutu Ekonomii i Zarządzania Polskiej, Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, serdecznie chciałem Państwu podziękować i mam nadzieję, że będzie to pierwsze forum, które zapoczątkuje cykl kolejnych i już od dzisiaj zaczynamy pracę nad tym, aby w przyszłym roku akademickim również podjąć działania i trud, aby zorganizować drugie Forum Bezpieczeństwa i Finansów. Jeszcze raz dziękuję i do widzenia.